Rozdział siódmy. Po ludnickich terminach poszedł król dalej w klin między San a Wisłę i nie przestał po staremu stylną strażą iść, bo był nie tylko znamienitym wodzem, ale i rycerzem odwagi niezrównanej. Szli za nim pan Czarniecki, pan Witowski, pan Lubomirski, i napędzali go jako zwierza do sieci. Luźne partie hałasowały dniem i nocą nad Szwedami. Żywności było coraz mniej, wojsko coraz bardziej znużone i na duchu upadłe, zguby pewne i oczekujące. Zaszyli się na koniec szwedzi w sam kąt, gdzie się dwie rzeki schodzą i odetchnęli. Tu już z jednej strony broniła ich wisła, z drugiej san. Szeroko, jako zwykle wiosną rozlany, zaś trzeci bok trójkąta, umocnił król potężnymi szańcami, na które pozaciągano działa. Nie do zdobycia była to pozycja, jeno można było w niej z głodu umrzeć, ale i pod tym względem lepszej nabrali Szwedzi otuchy, gdyż spodziewali się, że im z Krakowa i innych fortec nadbrzeżnych wodą komendanci z przyślą. Ot, zaraz pod bokiem, był Sandomierz, w którym pułkownik Szynkler znaczne nagromadził zapasy, toż i wnet je nadesłał, więc jedli, pili, spali. A zbudziwszy się, śpiewali luterskie psalmy na chwałę Bogu, że ich z tak ciężkiej toni wyratował. Lecz pan Czarniecki nowe gotował im ciosy. Sandomierz w szwedzkim ręku mógł ciągle przychodzić w pomoc głównej armii, umyślił więc pan Czarniecki jednym zamachem odebrać miasto, zamek, a Szwedów wyciąć. Okrutne im sprawimy widowisko! mówił na Radzie Wojennej. Będą patrzeć z tamtego brzegu, jako na miasto uderzym, a z pomocą przez Wisłę przyjść nie potrafią. My zaś, mając sandomierz, żywności z Krakowa od Wirca nie puścimy. Pan Lubomirski, pan Witowski i inni, starzy wojownicy odradzali panu Czarnieckiemu ten postępek. Dobrze by było, mówili, opanować tak znaczne miasto i siła moglibyśmy Szwedom tym zaszkodzić, ale jak go wziąć? Piechoty nie mamy, armat wielkich nie mamy, trudno by jazda na mury się darła. Na to pan Czarniecki. Albo to nasi chłopi źle się na piechotę biją. Bylem takich Michałków parę tysięcy znalazł, wezmę nie tylko Sandomierz, ale i Warszawę. I nie słuchając dłużej niczyich rad, przeprawił się przez Wisłę. Ledwie po okolicy głos poszedł, sypnęło się do niego parę tysięcy luda. Kto z kosą, kto z różnicą, kto z muszkietem. I ruszyli pod Sandomierz. Wpadli do miasta dość niespodzianie i po ulicach wszczęła się rzeźba okrutna. Szwedzi bronili się zaciekle z okien, z dachów, lecz wytrzymać nawałności nie mogli. Wygnieciono ich jak robactwo po domach i wyparto całkiem z miasta. Szynkler schronił się zresztą do zamku, lecz Polacy tymże impetem ruszyli za nim. Rozpoczął się szturm do bram i murów. Poznał Szynkler, że i w zamku się nie utrzyma. Więc Zgarnął co mógł, ludzi, rycerzy, zapasów żywności i wsadziwszy na szkuty, przeprawiał się do króla, który patrzył z drugiego brzegu na klęskę swoich, nie mogąc im iść w pomoc. Zamyk wpadł w ręce polskie. Lecz chytry szwed, uchodząc, podsadził pod mury po piwnicach beczki z prochem i z zapalonymi lądami. Zaraz, stanąwszy przed obliczem króla, powiedział mu tę wiadomość, aby mu serce rozweselić. Zamek w powietrze wyleci ze wszystkimi ludźmi, rzekł. Może i sam Czarniecki zginie. Jeśli tak, to i ja chcę widzieć, jako pobożni Polacy do nieba lecieć będą, odrzekł król. I pozostał, że z wszystkimi generałami na miejscu. Tymczasem, mimo zakazów Czarnieckiego, który zdradę przewidywał, wolentarze i chłopi rozbiegli się po całym zamku dla szukania ukrytych Szwedów i dla rabunku. Trąby grały larum, bo kto żyw, Chronił się do miasta, lecz oni nie słyszeli tych głosów, lub nie chcieli na nie zważać. Nagle zatrzęsła im się ziemia pod nogami, grzmot straszny i huk targnęły powietrzem. Olbrzymi słup ognia strzelił do góry, wyrzucając w powietrze ziemię, mury, dachy, cały zamek i przeszło pięćset ciał tych, którzy się cofnąć nie zdołali. Karol Gustaw w boki się wziął z radości, a usłużni dworacy wnet zaczęli powtarzać jego słowa. Do nieba idą Polacy, do nieba, do nieba! Lecz przedwczesna to była radość, bo niemniej Sandomierz został w ręku polskim i nie mógł już zaopatrywać w żywność głównej armii, zamkniętej w kącie rzecznym. Pan Czarniecki rozbił obóz naprzeciw Szwedów po drugiej stronie Wisły i pilnował przeprawy. Zaś pan Sapiecha, hetman wielki litewski wojewoda Wileński nadciągnął z Litwinami z drugiej strony i połączył się za sanem. Obsaczono tedy szwedów zupełnie, chwycono ich jakoby w kleszcze. Podczas zapadu, mówili między sobą żołnierze w polskich obozach. Każdy bowiem, najmniej nawet ze sztuką wojenną obznajomiony rozumiał, że zguba wisi nad najezdnikami nieuchronna, chyba by nadeszły na czas posiłki i wyrwały ich z toni. Rozumieli to i szwedzi. Co rano. Oficerowie i żołnierze, przychodząc nad brzeg Wisły, spoglądali z rozpaczą w oczach i w sercu na czerniejące po drugiej stronie zastępy groźnej jazdy Czarnieckiego. Następnie szli nad San. Tam znów wojska pana Sapiechy czuwały dzień i noc, gotowe przyjąć ich szablą i muszkietem. O przeprawie bądź przez San, bądź przez Wisłę, póki oba wojska stały w pobliżu, nie było co i myśleć. Mogliby chyba Szwedzi wracać do Jarosławia tąż samą drogą, którą przyszli, ale to wiedzieli, że w takim razie ani jeden z nich nie zobaczyłby już Szwecji. Poczęły więc im płynąć ciężkie dni, cięższe jeszcze, bo swarliwe i pełne hałasów noce. Żywność znowu się kończyła. Tymczasem pan Czarniecki zostawiwszy komendę nad wojskiem panu Lubomirskiemu i wziąwszy laudańską chorągiew dla asysty. Przeprawił się przez Wisłę powyżej ujścia Sanu, aby się z panem Zapiechą zobaczyć i o dalszej wojnie z nim naradzić. Tym razem nie potrzeba było pośrednictwa zagłoby, aby dwóch wodzów do siebie dopasować. Obaj bowiem miłowali ojczyznę więcej niż każdy siebie samego. Obaj byli gotowi dla niej poświęcić prywatę, miłość własną i ambicje. Hetman Litewski nie zazdrościł Czarnieckiemu. Czarniecki również Hetmanowi. Owszem, obaj się wielbili wzajemnie. Toteż spotkanie między nimi było takie, że aż najstarszym żołnierzom łzy stanęły w oczach. — Roście, pospolita. raduje się, miła ojczyzna, gdy tacy jej synowie w ramiona się biorą — mówił do Wołodyjowskiego i do Skrzetuckich za Czarniecki straszny wojennik i szczera dusza, ale i sapia do rany przyłóż — to się zgoi. Bodaj się tacy na kamieniu rodzili. Oto skóra by na Szwedach spieszła, żeby owe afekta największych ludzi widzieć mogli. Czymże oni to bowiem zawojowali nas, jeżeli nie niezgodą, a zawiścią panów? Zali siłą nas zmogli, co? O, takich rozumiem. Dusza w człowieku skacze na widok takiego spotkania. Ręczę też i wam za to, że nie będzie suche, bo sapio okrutnie uczty lubi a już z takim konfidentem chętnie sobie cuglów popuści. Bóg łaskaw, zło Bóg łaskaw, mówił Jan Skrzetuski. Obacz, abyś nie bluźnił, odrzekł Monon na to zagłoba. Każde zło musi minąć, bo gdyby wiecznie trwało, to byłby dowód, że diabeł rządzi światem, nie zaś Pan Jezus, który miłosierdzie ma nieprzebrane. Dalszą rozmowę przerwał im widok Babinicza, którego wyniosłą postać ujrzeli z dala ponad falą głów innych. Pan Wołodyjowski i Zagłoba poczęli zaraz kiwać na niego, lecz on tak zapatrzony był w pana Czarnieckiego, że ich zrazu nie zauważył. — Patrzcie! — rzekł Zagłoba. — Jako się chłop zmizerował! — Nie musiał wiele wskurać przeciw księciu Bogusławowi? — odpowiedział Wołodyjowski. — Inaczej byłby weselszy. — I pewno, że nie wskurał. Wiadomo, że Bogusław pod Malborgiem razem ze Steinbockiem przeciw fortecy czyni. — W Bogu nadzieja, że nic nie sprawią. — Na to pan Zagłoba. Choćby też i Malbork wzięli, my tymczasem Karolum Gustawom Captivabimus Zobaczymy, czy fortecy za króla nie oddadzą. Patrzcie, Babinicz idzie już do nas, przerwał Skrzetuski. On zaś istotnie dostrzegłszy ich począł odsuwać tłum na obie strony i dążyć ku nim, kiwając im czapką i uśmiechając się z daleka. Przywitali się jak dobrzy znajomi i przyjaciele. Co słychać? Cóżeś, panie kawalerze uczynił z księciem? pytał Zagłoba. Źle słychać, źle, ale nie pora o tym powiadać. Teraz do stołów zasiądziemy. Waszłościowie zostaniecie tu na noc. Chodźcież do mnie, pouczcie na nocleg między moich tatarów. Szałas mam wygodny, to sobie przy kielichach pogawędzim do rana. Jak tylko ktoś mądrze mówi, nie ja się przeciwie, odparł Zagłoba. Powiedz nam jeno, od czegoś tak wymizerniał? bo mnie w bitwie razem z koniem obalił i rozbił ten piekielnik jako gliniany garnek, że jeno od tej pory żywą krwią pluwam i przyjść do siebie nie mogę. W miłosierdziu Pana naszego Chrystusa nadzieja, że jeszcze krew z niego wytoczę. Ale teraz chodźmy, bo już Pan Zapiecha z Panem Czarnieckim poczynają sobie świadczyć i o pierwszy krok się ceremoniować. Znak to, że stoły gotowe. Z wielkim sercem tu na Was czekamy, boście też juchy szwedzkiej dość rozlali. Niech inni mówią jak on dokazywał, rzekł zagłoba. Mnie nie wypada. Wtem całe tłumy ruszyły i poszli wszyscy na majdan między namioty, na których zastawione były stoły. Pan zapiecha wystąpił na cześć pana Czarnieckiego jak król. Stół, przy którym posadzono kasztelana, był szwedzkimi chorągwiami nakryty. Miody i wina lały się ze stągiew, aż obaj wodzowie podchmielili sobie nieco pod koniec. Nie brakło wesołości, żartów, wiwatów, gwaru, aż lubo pogoda była cudna i słońce nad podziw dogrzewało. Chłód wieczorny spędził wreszcie ucztujących. Wówczas kmicic zabrał swoich gości między tatarów. Siedli tedy w jego namiocie na łubach, obficie wszelkiego rodzaju zdobyczą wypchanych i gwarzyć poczęli o kmicicowej wyprawie. Bogusław teraz jest pod Malborgiem! Mówił pan Andrzej. A inni powiadają, że u elektora, z którym razem na odsiecz królowi ma ciągnąć. To lepiej, to się spotkamy. Wy, młodzi, nie umiecie sobie z nim poradzić. Obaczymy, jak sobie stary da rady. Z różnymi się spotykał, ale z zagłobą jeszcze nie. Powiadam, że się spotkamy. Chyba mu książę Janus w testamencie zalecił, żeby zagłobę zdalał. mijał. No, może to być. Elektor chytry człowiek. Rzekł Jan Skrzytuski. I niech tylko ujrzy, że z Karolusem źle, wnet będzie wszystkie obietnice i przysięgi relaksował. A ja wam mówię, że nie, rzekł Zagłoba. Nikt nie jest na nas bardziej zawzięty jako prusak. Gdy twój sługa, który cię pod nogi musiał podejmować i szaty twoje czyścić, panem twoim przy odmianie fortuny zostanie, to właśnie tym będzie sroższy, i byłeś mu panem łaskawszym. To zaś czemu? pytał Wołodjowski. Bo mu jedno służebna kondycja w pamięci zostanie i mścił się będzie za nią na tobie, choćbyś mu same dobrodziejstwa świadczył. E, mniejsza z tym, rzekł Włodyjowski. Nieraz też się zdarza, że i pies pana w rękę ukąsi. Niech nam babinić lepiej o swojej wyprawie powiada. Słuchamy, rzekł Skrzytuski. Kmicic pomilczawszy chwilę nabrał tchu i począł rozpowiadać o ostatniej wojnie sapierzyńskiej z Bogusławem. O klęsce tego ostatniego pod Janowem, na koniec o tym, jak książę Bogusław, rozbiwszy w puch Tatarów, jego samego wraz z koniem na ziemię obalił i z życiem uszedł. – Ach, powiadałeś waszmość, przerwa Wołodyjowski, że go będziesz ze swymi Tatary choćby do Bałtyku ścigał. Na to kmicic a waszmość mnie powiadałeś Także w swoim czasie Jako tu obecny pan Skrzetuski Gdy mu bochun umiłowaną dziewkę porwał Przecie jej zemsty zaniechał Dlatego, że ojczyzna była w potrzebie Z kim kto przestaje, takim się staje Jam zaś z waszmościami się zadał I śladem iść Ich pragnę Bogdaj ci tak matka boska nagrodziła Jak Skrzetuskiemu Odrzekł Zagłoba Wszelako wolałbym, żeby twoja dziewka była teraz w puszczy Niż w bogusławowym ręku nic to, zakrzyknął Wołodyjowski, odzyszczesz ją. Mam ja do odzyskania nie tylko jej personę, ale jej estymę i afekt. Jedno przyjdzie za drugim, rzekł pan Michał. Choćbyś osobę miał i gwałtem brać, jako to wówczas, pamiętasz? Tego nie uczynię więcej. Tu począł pan Andrzej wzdychać ciężko, a po chwili rzekł. Nie tylko tamtej nie odzyskał, ale jeszcze i drugą Bogusław mi porwał. Czysty Turek, jak mi Bóg miły, zakrzyknął Zagłoba a pan Michał począł wypytywać. Jaką drugą? Ach, siła powiadać, odrzekł Kmicic. Była jedna dziewka, okrutnie gładka, w Zamościu, która się panu staroście Kałuskiemu haniebnie podobała. Uf, że siostry księżnej Wiśniowieckiej się boi, nie śmiał przy niej zbyt nacierać, umyślił wtedy dziewkę wysłać ze mną, niby do pana Sapiechy po spadek na Litwę. W rzeczy zaś dlatego, by mi ją o pół mili za zamościem odjąć i w jakiej pustce osadzić, w której by nikt zapałom jego nie mógł przeszkadzać. Ale miał zwietrzył te intencje. Chcesz ty mnie, pomyślałem, rajfura, swego uczynić? Czekaj. I ludzi mu wybatążyłem, a pannę w całej panieńskiej cnocie do pana sapiechy odwiozłem. Mówiwać państwu, dziewka krasna jako szczynie, ale zacna. Ja też już inny człowiek, a moi kompanionowie, panie. Świeć nad ich duszą, dawno już popruchnieli w ziemi. cóż to była za dziewka? spytał Zagłoba. Z zacnego domu, respektowa księżnej pani Wiśniewieckiej. Niegdyś była zmówiona z Litwinem pod Bipiętą, któregoście waś panowie znali. Anusia no bochata, wrzasnął zrywając się z miejsca Wołodyjowski. Zagłoba zerwał się także z kupy wojkołów. Panie Michale, pohamuj się! Lecz pan Wołodyjowski skoczył jak kotku Kmicicowi. Ty żeś zdrajco dał ją porwać Bogusławowi? Nie krzywdź mnie, rzekł Kmicic. Odwiozłem ją szczęśliwie do Hetmana. Staranie o niej takowe jak o siostrze mając. A Bogusław porwał ją nie mnie, ale innemu oficerowi, z którym pan Zapiecha do swojej rodziny ją odesłał. A który zwał się Głowbić czy jak, dobrze nie pamiętam. Gdzie on jest? Nie masz go tu, bo poległ tak przynajmniej oficerowie sapieżyńscy powiadali. Ja osobno z Tatary Bogusława podchodziłem, więc dobrze nic nie wiem, ale miarkując z Twojej alteracji widzę, że jednak nas termin spotkał. Jeden człowiek nas pokrzywdził, a skoro tak jest, to się przeciw niemu połączmy, by wspólnie krzywdy i zemsty dochodzić. Wielki on pan i wielki rycerz, a przecie myślę, że ciasno mu będzie w całej rzeczy Rzeczypospolitej, gdy takich dwóch będzie miał wrogów. Masz moją rękę, odrzekł Włodyjowski. Już my odtąd druchy na śmierć i życie. któren go pierwszy znajdzie, ten mam mu za dwóch zapłacić. Dałby Bóg mnie pierwszemu, bo że jego krew wytoczę, to jako amen w pacierzu. Tu pan Michał począł tak okrutnie wąsikami ruszać i po szabli się macać, że pana za głowę aż strach wziął. Wiedział bowiem, że z panem Michałem nie ma żartów. Nie chciałbym ja być teraz księciem Bogusławem, rzekł po chwili. Choćby mi kto całe inflanty do tytułu dodał. Dość jednego takiego żbika jak Kmicic mieć na sobie, a cóż dopiero pana Michała. Ba! Mało tego, bo i ja z wami, Fedus, zawieram, moja głowa, wasze szable. Nie wiem, czyli jest potentat w chrześcijaństwie, który by przed taką potęgą nie zadrżał. Do tego i pan Bóg prędzej. Później. Umknie mu fortuny, bo nie może być, aby na zdrajcę i heretyka kary nie było. Kwidzic już mój tak nieźle sadła za skórę zalał. Nie neguję, że spotkała go ode mnie niejedna konfuzja, odrzekł pan Andrzej. I kazawszy nalać kielichy, opowiedział, jako sorokę z więzów uwolnił. Zamilczał tylko o tym, że pierwej się do nukradziwiłowi rzucił, bo na samo wspomnienie tej chwili krew go zalewała. Pan Michał rozweselił się, słuchając opowiadania, a na końcu rzekł. — Niech ci Bóg sekunduje, Jędrek. Z takim rezolutem można by i do piekła iść. To tylko bieda, że nie zawsze będziemy mogli razem chodzić, bo służba z służbą mnie mogą wysłać na jedną stronę Rzeczypospolitej, ciebie na drugą. Nie wiadomo, który na niego pierwszy trafi. Micis pomilczał chwilę. — Po sprawiedliwości ja powinienem bym go dostać — jeśli znów tylko z konfuzją nie wyjdę, bo wstyd przyznać się, ale ja na rękę temu piekielnikowi zdzierżyć nie mogę. To ja cię wszystkich moich arkanów wyuczę, zawołał Wodyjowski. Albo ja, rzekł Zagłoba. Nie, wybaczaj, waszmość, wolę u Michała się uczyć, odparł kbicic. Choć on taki rycerza przecie się go z panią Kowalską nie boję, bylem był wyspan, wtrącił Roch. Cicho, Rochu! Odpowiedział Zagłoba, żeby cię Bóg przez jego ręce ze hełpliwości nie pokarał. Owa, nie będzie mi nic. Biedny pan Roch nie był szczęśliwym prorokiem, lecz mu się okrutnie w tej chwili z czupryny kurzyło i gotów był cały świat wyzwać na rękę. Inni też pili mocno, sobie na zdrowie, Bogusławowi i Szwedom na pochybel. Słyszałem, rzekł Kwicic, iż gdy tylko tych Szwedów tu zetrzem i króla dostaniemy, zaraz pod Warszawę pociągniemy. Potem pewnie będzie wojnie koniec. Potem za się przyjdzie na elektora kolej. O, to, to, to! rzekł Zagłoba. Słyszałem, jak sam pan Sapiecha to kiedyś powiadał, że on jako człowiek wielki lepiej kalkuluje. Powiada tedy do nas: ze Szwedem będzie fryszt. Z septentrionami już jest, ale z elektorem nie powinniśmy się w żadne układy bawić. Pan Czarniecki powiada: z Lubomirskim pójdą do Brandenburgii. Ja z panem podskarbiem litewskim do Prus elektorskich, a jeżeli potem, mówi, nie przyłączymy Prus na wieki do Rzeczypospolitej, to chyba w kancelarii nie ma ani jednej takiej głowy jak pan Zagłoba, który na własną rękę listami elektorowi groził. Także sapo powiadał? spytał Zagłoba czerwieniejąc z zadowolenia. Wszyscy to słyszeli, a ja był okrutnie rad, bo ta sama rózga Bogusława wysiecze jeśli nie prędzej, to wówczas na pewno go dosięgniem. Byle z tymi Szwedami prędzej skończyć, byle skończyć, rzekł Zagłoba. Jechał ich w sęk. Niech ustąpią inflanty, miliony pozwolą, darujem im zdrowiem. Złapał kozak tatarzyna, tatarzyn za łeb trzyma, odparł śmiejąc się Jan Skrzetuski. Jeszcze Karolus w Polsce, jeszcze Kraków, Warszawa, Poznań i wszystkie znamienitsze miasta w jego ręku, a ojciec już chcesz, żeby się okupował. He, siła jeszcze przyjdzie napracować, mimo elektorze pomyślimy. A jest armia Steinboka, prezydia Wirz? Wtrącił Stanisław. To czemu tu siedzimy z założonymi rękami? Spytał nagle Roch, wytrzeszczając oczy. Nie możemy to Szwedów bić? Głupieś, Rochu, rzekł zagłoba. Wuj zawsze jedno, a ja jaką żyw widziałem czoła nad brzegiem. Można by pojechać i choć straż porwać. Ciemno choć w pyskbi, nim się opatrzą, to i wrócim, a fantazję kawalerską obuwodzą pokażem. Jak waszmościowie nie chcecie, to sam pójdę. Ruszyło martwe ciele ogonem dziw nad dziwy, rzekł z za Zagłoba. Lecz kmicicowi poczęły zaraz nozdrza latać. Niezła myśl, niezła myśl, rzekł. Niezła dla czeladzi a nie dla kto powagę kocha. Ludzie, miejcie respekt dla siebie samych. Toż pułkownikami jesteście, a chcecie w drapich rustów się bawić. Pewnie, że nie bardzo wypada, rzekł Wołodyjowski. Lepiej spać pójdźmy, bo późno. Wszyscy zgodzili się na tę myśl, więc zaraz klękli do pacierzy i poczęli je w głos odmawiać. Po czym pokładli się na wojłokach i wnet usnęli snem sprawiedliwych lecz godzinę później zerwali się wszyscy na równe nogi, gdyż huk wystrzałów rozległ się za rzeką, za czym gwar, krzyki powstały w całym zapierzyńskim obozie. — Jezus Maria! — krzyknął Zagłoba. — Szwedzi następują! — Co waść gadasz? — odpowiedział, chwytając szable Wołodyjowski. — Rochu, bywaj! — wołał Zagłoba, którym w nagłych razach lubił mieć siostrzana przy sobie. Lecz Rocha nie było w namiocie. Wybiegli więc na Majdan, Tłumy już były przed namiotami i wszyscy dążyli nad rzekę. Po drugiej bowiem stronie widać było błyskawice ognia i huk rozlegał się coraz większy. Co się stało, co się dzieje? pytano straży porozstawianych licznie nad brzegiem. Lecz straże nic nie wiedziały. Jeden z żołnierzy opowiadał, iż słyszał coś jakby plusk fali, lecz że mgła wisiała nad wodą, więc nie mógł nic dostrzec. Nie chciał zaś za byle odgłosem alarmować obozu. Zagłoba wysłuchawszy relacji, chwycił się za głowę z desperacji. Roch pojechał do Szwedów, mówił, że straż chce porwać. Dla Boga może to być, zawołał Kmicic. Ustrzelał mi chłopa, jak Bóg na niebie, desperował dalej Zagłoba. Mości panowie, czy nie ma żadnego ratunku? Panie Jezu, chłop, jak złoto najszczersze. Nie masz takiego drugiego w obu wojskach. Co mu do głupiego uba strzeliło, Matko Boża, ratuj, że go w tej toni. Może przypłynie mgła roga nie obaczą go. Będę tu czekał choćby do rana, matko Boża, matko Boża. Tymczasem strzały po przeciwnym brzegu poczęły się uspokajać. Światła gasły stopniowo i po godzinie zapanowało głuche milczenie. Zagłoba chodził nad brzegiem rzeki jako kura, która kaczęta wodzi i wyrywał sobie resztki włosów z czupryny. Lecz próżno czekał, próżno desperował. Ranek ubielił rzekę, wreszcie słońce zeszło. A Roch nie wracał. Rozdział ósmy. Nazajutrz dzień pan Zagłoba ciągle w desperacji trwając, udał się do pana Czarnieckiego z prośbą, aby posłał do Szwedów obaczyć, co się z Rochem przygodziło: żywli, czy w niewoli jęczy, czy też gardłem za swą śmiałość. Zapłacił? Czarniecki zgodził się na to bez żadnej trudności, gdyż pana Zagłobę miłował. Pocieszając go tedy w utrapieniu, tak mówił. Myślę, że siostrzan waści żyw być musi, bo inaczej woda by go wyniosła. Dałby Bóg, odrzekł z żalem zagłoba. Wszelako takiego niełacno woda wyniesie, bo nie tylko rękę miał ciężką, ale dowcik, jakoby załowił, co się z jego uczynku pokazuje, na to Czarniecki. Słusznie waścić, mówisz, jeśli żyw, powinienbym go kazać koniem po Majdanie włóczyć za pominięcie dyscypliny. Wolno alarmować szwedzkie wojska, ale on oba zaalarmował, a i Szwedów bez komendy i mojego rozkazania nie wolno. Cóż to? Pospolite ruszenie, czy ki diabeł, żeby każdy na własną rękę miał się zrządzić? Zawinił Asentior. Sam go ukaże, niechby go jeno pan Bóg powrócił. Ja zaś mu przebaczę przez pamięć na rudynickie terminy. Siła mamy jeńców do wymiany i znaczniejszych oficjerów od Kowalskiego. Jedź waść, do Szwedów i pogadaj o wymianie. Dam dwóch i trzech w razie potrzeby, bo nie chcę waści serca krwawić. Przyjdź do mnie po pismo do króla jego mości i jedź żywo. Zagłoba skoczył uradowany do namiotu Kmicica i opowiedział towarzyszom, co zaszło. Pan Andrzej i Wołodyjowski zakrzyknęli zaraz, że chcą z nim jechać, bo obaj ciekawi byli Szwedów. Kmicic zaś mógł być prócz tego wielce pożyteczny, dlatego, iż po niemiecku tak prawie płynnie jak po polsku mógł mówić. Przygotowania nie zabrały im wiele czasu. Pan Czarniecki, nie czekając na powrót zagłoby, przysłał sam przez pacholika pismo, za czym wzięli trębacza, siedli w łódź z białą płachtą osadzoną na drągu i ruszyli. Z początku jechali w milczeniu, słychać było tylko chrobotanie wioseł obok i łodzi, wreszcie zagłoba począł się nieco niepokoić i rzekł. Niech jeno trębacz prędko nas oznajmuje, bo szelmy mimo białej płachty gotowi strzelać. Co wać pan prawisz? Odpowiedział Wołodiowski. Nawet barbarzyńcy posłów szanują, a to polityczny naród. Niech trębacz trąbi, mówię. Pierwszy lepszy żołdak da ognia przed Łódź i pójdzie w wodę, a woda zimna. Nie chcę przez ich politykę namoknąć. Ot, widać straże, rzekł Kmicic. Trębacz począł oznajmiać. Łódź pomknęła szybko, na drugim brzegu uczynił się zaraz ruch większy i wkrótce nadjechał konno-oficer, przybrany w żółty, skórzany kapelusz. Ten, zbliżywszy się do samej wody, przysłonił oczy ręką i począł patrzeć pod blask. O kilkanaście kroków od brzegu Kmicic zdjął czapkę na powitanie. Oficer skłonił im się z równą grzecznością. – Pisma od pana Czarnieckiego do najjaśniejszego króla szwedzkiego! – Zawołał pan Andrzej, ukazując list. Tymczasem łódź przybiła. Warta, stojąca na brzegu, sprezentowała broń. Pan Zagłoba uspokoił się zupełnie. Wnet przybrał oblicze w powagę, odpowiednią godności posła i rzekł po łacinie: Zeszłej nocy kawaler pewien był pochwycony na tym brzegu. Przyjechałem upomnieć się o niego. Nie umiem po łacinie, odrzekł oficer. Ha, grubian, mruknął Zagłoba. Oficer zwrócił się do pana Andrzeja. Król jest w drugim końcu obozu, rzekł. Zechciejcie ich mość, panowie zatrzymać się tu, a ja pojadę oznajmić. I zawrócił konia. Oni zaś poczęli się rozglądać. Obóz był bardzo obszerny, obejmował bowiem cały trójkąt utworzony przez san i Wisłę. U wierzchołka trójkąta leżał pniew u podstawy Tarnobrzeg z jednej strony, rozwadów z drugiej. Oczywiście całej rozległości niepodobna było wzrokiem ogarnąć. Jednak jak okiem sięgnął, widać było szańce, okopy, roboty ziemne i faszynowe. Na nich działa i ludzi. W samym środku okolicy, w Gorzycach, była kwatera królewska. Tam też stały główne siły armii. Jeśli głód ich stąd nie wypędzi, nie damy im rady, rzekł Micic. Cała ta okolica ufortyfikowana. Jest gdzie i konie popaść. Ale ryb dla tylu gęb nie starczy, odrzekł Zagłoba. Zresztą ludszy nie lubią postnego jadła. Niedawno mieli całą Polskę, teraz mają ten klin. Niechże siedzą zdrowi, albo znów do Jarosławia wracają. Okrutnie biegli ludzie, sypali te szańczyki, rzekł Wołodyjowski, spoglądając okiem znawcy na roboty. Rębaczów u nas jest więcej, ale uczonych oficjerów mniej. I w sztuce wojennej zostaliśmy w tyle za innymi. Na to czemu? spytał Zagłoba. Czemu? Jako żołnierzowi, który w jeździe całe życie służył, mówić mi tego nie wypada, ale owóż temu, że wszędzie piechota, armaty, grunt, dopierożone pochody, obroty wojenne, marsze, kontrmarsze, siła książek o cudzoziemskim wojsku, człek musi zjeść, siła rzymskich autorów przewertować nim, oficerem znaczniejszym zostanie. U nas zaś nic to, po staremu jazda w dym kupą chodzi, szablami goli, a jak zrazu nie wygoli, to ją wygolą. Gadaj z drugą, panie Michale. A któraż nacja tyle znamienitych Wiktorii odniosła? Bo, oni, bo i inni dawniej tak samo wojowali, nie mając zaś tego impetu, musieli przegrywać. Ale teraz zmądrzeli i patrz, pan, co się dzieje. Poczekamy końca. Postaw mi tymczasem najmądrzejszego inżyniera Szweda czy Niemca, a ja przeciw niemu rocha postawię, który książkę wertował i obaczy. Byleś go waćpan pan, mógł postawić... Krącił pan Kmicis. Prawda, prawda, okrutnie mi chłopa żal. Panie Andrzeju, a argoć no o onym psim językiem do tych pludraków i zapytaj, co się z nimi stało. To właśnie nie znasz regularnych żołnierzy. Tu ci nikt bez rozkazu gęby nie otworzy. Szkoda gadać. Wiem, że szelmy nieużyte. Jak tak do naszej szlachty, a zwłaszcza do pospolitaków poseł przyjdzie, to zaraz gadu, gadu o zdrowie jej mości. Dziadek się spytają i gorzałki się z nim napiją. I w konsyderacje polityczne Poczną się wdawać A ci oto stoją jak słupy I tylko ślepia na nas wybałuszają Żeby ich sparło W ostatku Jakoż coraz więcej pieszych żołnierzy Gromadziło się wokół posłanników Przypatrując im się ciekawie Oni też Ileże przybrani starannie W przystojna, nawet bogate szaty Wspaniałą czynili postać Najwięcej zwracał oczu pan Zagłoba gdyż prawie senatorską nosił w sobie powagę, najmniej pan Michał z przyczyny swego wzrostu. Tymczasem oficer, który pierwszy przyjmował ich na brzegu, wrócił wraz z drugim znaczniejszym, i z żołnierzami prowadzącymi luźne konie. Ów znaczniejszy skłonił się wysłannikom i rzekł po polsku. Jego królewska mość prosi waszmościów panów do swej kwatery, a że to niezbyt blisko, więc przywiedliśmy konie. Waszmość Polak? Pytał Zagłoba – nie, panie, jestem Sadowski, Czech, w służbie szwedzkiej. Kmicic zbliżył się szybko ku niemu. Nie poznajesz mnie, waszmość pan? Sadowski popatrzył bystro w jego oblicze. Jakże, pod Częstochową, wasz to największą armatę burzącą wysadził i Miller oddał wasz mości Kuklinowskiemu. Witam, witam serdecznie tak znamienitego rycerza. A co się z Kuklinowskim dzieje? Pytał dalej Kmicicę. To właśnie, nie wiesz? Wiem, że mu odpłacił tym samym, czym on mnie chciał gościć, ale go zostawił żywego. Zmarzł. — Tak i myślałem, że zmarznie rzekł machnąwszy ręką pan Andrzej. Mości pułkowniku? wtrącił zagłoba. a jakiego rocha kowalskiego nie masz tu w obozie? Zadowski roześmiał się. Jakże jest? Chwała Bogu i najświętszej, Pannie! żyw chłop! To go i wydostanę chwała Bogu! – Nie wiem, czyli król zechce go oddać – orzekł Sadowski. – O, a czemu to? – A, bo go sobie wielce upodobał. Poznał go zaraz, że to ten sam jest, który na niego w rudnickiej sprawie tak nastawał. Za boki braliśmy się, słuchając opowieści jeńca. Pyta król. – Coś sobie do mnie upatrzył, rzecze. Ślubowałem! – więc król znów. – To i dalej będziesz następował? A jakże? Powiada szlachcic, Król począł się śmiać. Wyrzecz rzecz się, ślubu daruje zdrowiem i wolnością. Nie może być. Czemu? Bo by mnie wujzak pa ogłosił. A takżeś to ufny? Żebyś na pojedynkę dał mi rady? Ja bym mi pięciu takim dał rady, więc król jeszcze rzecze. I śmieszna majestat rękę podnosić? Ów zaś. Bo wiara paskudna. Tłumaczyliśmy królowi każde słowo, on coraz był weselszy i coraz to powtarzał. Udał mi się ten towarzysz. Dopieroż, chcąc wiedzieć, czy go naprawdę taki osiłek gonił, kazał wybrać dwunastu co najtęższych chłopów. Między gwardią i kolejno im się z jeńcem pasować. Ale to żyłowaty jakiś kawaler. W chwili, gdym odjeżdżał, dziesięciu już rozciągnął jednego po drugim, a żaden nie mógł wstać o swej mocy. Przyjedziemy właśnie na koniec tej uciechy. Poznaję rocha moja krew. Zawołał Zagłoba. Damy za niego choćby trzech znacznych oficerów. Pod dobry humor królowi traficie, odrzekł Sadowski, co teraz rzadko się zdarza. A wierzę, odpowiedział mały rycerz. Tymczasem Sadowski zwrócił się do Kmicica i począł wypytywać go, jakim sposobem nie tylko z rąk Kuklinowskiego się uwolnił, ale jego samego pogrążył. Ów zaczął opowiadać obszernie, bo Chełpić się lubił. Zadowski zaś, słuchając, za głowę się chwytał ze zdumienia. Wreszcie uścisnął jeszcze raz kmicicową rękę i rzekł Wierzaj mi waszmość, pan, że z duszy rad jestem, bo choć szwedom służę, ale każde szczere żołnierskie serce raduje się, gdy prawy kawaler szelme pogrąży. Trzeba wam przyznać, że jak się między wami rezolut trafi, to ze świecą takiego in universo szukać. — Polityczny z waszmości pana oficer! — rzekł pan Zagłoba. — I znamienity żołnierz, wiemy to! — dorzucił Wołodyjowski. — Bądźcie i polityki, i żołnierki! Od was uczył! — odpowiedział Sadowski, przykładając rękę do kapelusza. Tak oni ze sobą rozmawiali, przesadzając się wzajemnie w grzecznościach, aż dojechali do Gorzyc, gdzie była kwatera królewska. Wieś cała zajęta była przez żołnierstwo różnej broni, Towarzysze nasi z ciekawością przyglądali się kupom żołnierzy rozrzuconym między opłotkami. Jedni, chcąc nieco głód zaspać, spali po przyźbach, bo dzień był bardzo pogodny i ciepły. Drudzy grali w kości na bębnach, popijając piwo. Niektórzy rozwieszali odzież na płotach. Inni, siedząc przed chałupami i pośpiewując skandynawskie pieśni, szorowali ceglanym proszkiem hełmy i pancerze, od których blask szedł okrutny. Gdzie indziej czyszczono, lub przeprowadzano konie. Słowem, życie obozowe wrzało i roiło się wszędzie pod jasnym niebem. Na niektórych twarzach znać było wprawdzie trudy, straszliwej głód, ale słońce powlokło złotem nędzę. Zresztą zaczęły się dla tych niezrównanych żołnierzy dni wypoczynku, więc nabrali zaraz ducha i wojennej postawy. Pan Wołodyjowski podziwiał ich w duchu, zwłaszcza piesze pułki słynne na cały świat z wytrwałości i męstwa. Zadowski zaś, w miarę jak przejeżdżali, objaśniał: To smalancki pułk Gwardii królewskiej, to piechota dalekarlijska, najprzedniejsza. Na Boga, a co to za małe monstra! zakrzyknął nagle zagłoba, ukazując kupę małych człowieczków z oliwkową cerą i czarnymi, wiszącymi po obu stronach głowy włosami. To Lapończykowie, którzy do najdalej siedzących hiperborejów się liczą. Dobrzysz do bitwy? Bo mi się dziwi, że mógłbym po trzech w każdą garść wziąć i putyłbami stukać, póki bym się nie zmachał. Z pewnością mógłbyś waszmość to uczynić. Do bitwy oni na nic. Szwedowie ich ze sobą do posług obozowych wodzą, a w części dla osobliwości. Za to czarownicy z nich ekswizitissimi. Każden najmniej jednego diabła, niektórzy po pięciu do usług mają. Skądże im taka ze złymi duchami komitywa? pytał żegnając się znakiem krzyża kmicicic. Bo w ustawicznej nocy brodzą, która po pół roku i więcej u nich trwa, wiadomo zaś waszmościom, że w nocy najłatwiej z diabłem o styczność. A dusze mają? Nie wiadomo, ale tak myślę, że animalibus są podobniejsi. Mici posunął konia, chwycił jednego lapończyka za kark, podniósł go jak kotak do góry i obejrzał ciekawie. Następnie postawił go na nogi i rzekł: Żeby mi król takiego jednego podarował, kazałbym go uwędzić i worszy w kościele powiesić, gdzie z innych osobliwości strusie jaje się znajduje. A w głupniach Byłaby u fary szczęka wieloryba, albo li też wielkoluda, dodał Wołodyjowski. Jedźmy, bo jeszcze co paskudnego od nich się do nas przyczepi, rzekł Zagłoba. Jedźmy, powtórzył Sadowski. Prawdę mówiąc, powinienem był kazać waścią worki na głowę założyć, jako jest zwyczaj, ale nie mamy tu co ukrywać. A żeście na szańce spoglądali, to dla nas lepiej. Za czym ruszyli końmi i po chwili byli przed dworem gorzyckim. Przed bramą zeskoczyli z kulbak i, zdjąwszy czapki, szli dalej piechotą, bo sam król był przed domem. Ujrzeli tedy moc generałów i oficerów, bardzo świetnych. Był tam stary Wittenberg, Douglas, Levenhaupt, Miller, E., Eriksen i wielu innych. Wszyscy siedzieli na ganku nieco za królem, którego krzesło wysunięte było naprzód i patrzyli na krotofilę, którą Karol Gustaw sobie z jeńcem wyprawiał. Roch rozciągnął właśnie dopiero co 12 rajtara i stał w porozrywanym przez zapaśników kubraku, zdyszany i spocon wielce. Ujrzawszy wuja w towarzystwie Kmicica i Wołodyjowskiego, rozumiał zrazu, że ich również w niewolę wzięto, więc wytrzeszczył oczy i otworzył usta. Za czym postąpił parę kroków, lecz zagłoba dał mu znak ręką, by stał spokojnie. Sam zaś postąpił z towarzyszami przed oblicze królewskie. Sadowski począł prezentować wysłanników. Oni zaś kłaniali się nisko, jak obyczaj i etykieta nakazywała. Następnie Zagłoba oddał pismo Czarnieckiego. Król wziął list i począł czytać. Tymczasem towarzysze przypatrywali mu się z ciekawością, bo nigdy go przedtem nie widzieli. Był to pan w kwiecie wieku, na twarzy tak smagły, jakoby się Włochem albo Hiszpanem urodził. Długie pukle czarnych, jak krucze skrzydła włosów, spadały mu wedle uszu aż na ramiona. Z blasku i barwy oczu przypominał Jeremiego Wiśniowieckiego. Jeno brwi miał bardzo do góry podniesione, jak gdyby się je dziwił ustawicznie. Natomiast w miejscu, gdzie się brwi schodzą, czoło podnosiło mu się w duże wypukłości, które czyniły go do lwa podobnym. Głęboka zmarszczka nad nosem, nie schodząca nawet wówczas, gdy się śmiał, nadawała jego twarzy wyraz groźny i gniewny. Wargę dolną miał tak wysuniętą naprzód, jak Jan Kazimierz, Jeno twarz tłustszą i większy podbródek. Wąsy nosił na kształt sznureczków, nieco na końcach rozszerzonych. W ogóle oblicze Jego zwiastowało nadzwyczajnego człowieka, jednego z takich, którzy chodząc po ziemi, krew z jej wyciskają. Była w nim wspaniałość i duma monarsza, i siła lwa, i lotność geniuszu jeno choć uśmiech łaskawy nie schodził mu nigdy z ust. Nie było owej dobroci serca która takim łagodnym światłem oświeca od wewnątrz lica, jak lampka wystawiona w środek alabastrowej urny. Siedział tedy w fotelu ze złożonymi na krzyż nogami, których potężne łydki rysowały się wyraźnie spod czarnych pończoch i mrugając wedle zwyczaju oczyma, czytał z uśmiechem list Czarnieckiego. Nagle podniósł szypowiek spojrzał na pana Michała i rzekł. Poznaję natychmiast wadź pana, Tyś to usiegł, Kannberga. Wszystkie oczy zwróciły się natychmiast na Wołodyjowskiego, który ruszył wąsikami, skłonił się i odrzekł. Do usług waszej królewskiej mości. Jaka szarża? pytał król. Pułkownik chorąwi laudańskiej. Gdzieś dawniej służył? U wojewody Wileńskiego. I opuściłeś go wraz z innymi? Zdradziłeś jego i mnie? Swemu królowi byłem powinien nie waszej królewskiej mości. Król nie odrzekł nic. Wszystkie czoła zmarszczyły się. Oczy poczęły świdrować panu Michale, lecz on stał spokojnie. Tylko wąsikami ruszał raz po razu. Nagle król rzekł. Miło mi poznać tak znamienitego kawalera. Kanneberk uchodził między nami za niezwyciężonego w spotkaniu. Właść, musisz być pierwszą szablą w tym państwie. In universo, rzekł Zagłoba. Nie ostatnią, odpowiedział Włodiowski. Witam wasz mościów uprzejmie. Dla pana Czarnieckiego mam prawdziwą estymę, jako dla wielkiego żołnierza, chociaż mi parol złamał, bo powinien odtąd spokojnie w Siewierzu siedzieć. Na to Kmicic. Wasza królewska mość! Nie pan Czarniecki, ale generał Miller pierwszy parol złamał, wolfowy regiment królewskiej piechoty zagarniając. Miller postąpił krok, spojrzał w twarz Kmicicowi i począł coś szeptać do króla, który, mrugając ciągle oczyma, słuchał dość pilnie, spoglądając na pana Andrzeja, wreszcie rzekł. To... Widzę, wybranych kawalerów pan Czarniecki mi przysłał, ale z dawna to wiem, że rozolutów między wami nie brak, jeno wiary w dotrzymaniu obietnic i przysiąg brakuje. Święte słowa Waszej królewskiej mości, rzekł za głową jak waść to, rozumiesz, bo gdyby nie ta narodu naszego przywara, to byś miłościwy Panie tu nie był. Król znów pomilczał chwilę generałowie znów zmarszczyli się na śmiałość wysłannika. Jan Kazimierz sam was do, od przysięgi uwolnił, rzekł Karol, bo was opuścił i za granicę się schronił. Od przysięgi jeno namiestnik Chrystusów uwolnić zdolen, który w Rzymie mieszka i który nas nie uwolnił. Mniejsza z tym, rzekł król. Od tym zdobyłem to królestwo. Tu uderzył się po szpadzie. I tym utrzymam. Nie potrzeba mi waszych sufragiów, ni waszych przysiąg. Chcecie wojny, będziecie ją mieli. Tak myślę, że pan Czarniecki jeszcze o Gołębiu pamięta. Zapomniał po drodze z Jarosławia, odrzekł zagłowa. Król zamiast się rozgniewać, roześmiał się. To mu przypomnę. Bóg światem rządzi. Powiedzcie mu niech mnie odwiedzi. Mile go przyjmę. Jedno niech się spieszy, bo jak konie od odpasę, pójdę dalej. Wtedy my, waszą królewską mość, przyjmiemy, odrzekł, kłaniając się i kładąc Nieznacznie rękę na szabli zagłoba. Król na to. Widzę, że pan Czarniecki nie tylko najlepsze szable, ale i najlepszą gębę w poselstwie przysłał. W mikwaść każde pchnięcie parujesz. Szczęście, że nie na tym wojna polega, bo godnego siebie znalazłbym przeciwnika, ale przystępuję do materii. Pisze mi pan Czarniecki, żebym owego jeńca wypuścił, dwóch mi za to w zamian znacznych oficerów ofiarując. Nie lekceważę tak moich żołnierzy, jako myślicie, i zbyt tanio ich okupywać nie chcę. Byłoby to przeciw mojej i ich ambicji. Natomiast, ponieważ niczego panu Czarnieckiemu odmówić nie zdołam, przeto mu podarunek z tego kawalera zrobię. Miłościwy panie, odrzekł na to Zagłoba. Nie kontempt oficerom szwedzkim, ale kompansję dla mnie chciał pan Czarniecki okazać, bo to jest mój siostrzan. Ja zaś jestem do usług waszej królewskiej mości pana Czarnieckiego koncyliarzem. Poprawdzie, rzekł, śmiejąc się król. Nie powinienbym tego jeńca puszczać, bo przeciw mnie ślubował, chyba że się za ono beneficjum ślubu swego wyrzeknie. zwrócił się do stojącego przed gankiem Rocha i kiwnął ręką A pójdź no tu bliżej, Osiłku. Roch przybliżył się o parę kroków i stanął wyprostowany. Sadowski rzekł król spytaj się go, czy mnie zaniecha, jeśli go puszczę. Zadowski powtórzył królewskie pytanie. – Nie może być! – zawołał Roch. Król zrozumiał bez tłumacza i począł w ręce klaskać i oczywa mrugać. – A co, a co? Jeszcze takiego wypuszczać? Dwunastu rajtarom karku nadkręciła, mnie trzynastemu obiecuje. – Dobrze, dobrze. Udał mi się ten kawaler. Czy i on jest pana Czarnieckiego koncyliarzem? W takim razie jeszcze prędzej go wypuszczę. – Stul gębę, chłopie! – za Zagłoba – "Dość, krotochwil, rzekł nagle Karol Gustaw. Bierzcie go i miejcie jeden więcej dowód mojej klemencji. Przebaczyć mogę jako pan tego królestwa, gdy taka moja wola i łaska, ale w układy wchodzić z buntownikami nie chcę." Tu brwi królewskie zmarszczyły się i uśmiech znikł mu nagle z oblicza. Kto bowiem przeciw mnie rękę podnosi, ten jest buntownikiem, gdyż jam tu prawym panem. Z miłosierdzia jeno nad wami nie karałem dotąd jak należy, czekałem upamiętania. Przyjdzie wszelako czas, że miłosierdzie się wyczerpie. I pora kary nastanie. Przez waszą to sfawolę i niestałość kraj ogniem płonie. Przez wasze to wiarołomstwo krew się leje. Lecz mówię wam, upływają dnie ostatnie. Nie chcecie słuchać napomnień, nie chcecie słuchać praw. To posłuchacie miecza a szubienicy i błyskawicze poczęły migotać w Karolowych oczach. Zagłowa popatrzył nań przez chwilę ze zdumieniem, nie mogąc zrozumieć, skąd się wzięła ta nagła burza po pogodzie. Wreszcie i w nim poczęło się serce podnosić, więc skłonił się i rzekł tylko – dziękuję waszej królewskiej mości. Po czym odszedła za nim Kmicic, Włodyjowski i Rochkowalski. – Łaskawy, łaskawy! – Mówił zagłoba, ani się spostrzeżesz, kiedy ci ryknie w ucho jak niedźwiedź, dobry koniec poselstwa i nie kielichem na wsiadanego częstują, a szubienicą, niechże psów wieszanie szlachtę. Boże, Boże, jak my ciężko grzeszyli przeciw naszemu Panu, który ojcem był, ojcem jest i ojcem będzie. Bo jak i w nim serce? I takiego to pana zdrajcy opuścili, a poszli z zamorskimi straszydły się kumać. Dobrze nam tak, bo niceśmy lepszego nie warci. Szubienicy, szubienicy. Samemu już ciasno przycisnęliśmy jego twaruk w worku, że już serwatką popuszcza. A on jeszcze mieczem i szubienicą grozi. Poczekaj! Złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. Będzie wam jeszcze ciaśniej. Rochu! Chciałem ci po gębie dać, albo pięćdziesiąt. Na kobiercu, ale ci już przebaczę za to, żeś się po kawalersku stawił i dalej go ścigać obiecałeś. Dajże gęby, bom z ciebie rad. Przecie wuj rad odrzekł Roch. Szubienica, miecz i mnie to w oczy powiedział mówił znów po chwili zagłoba. Macie protekcję! Wilk tak samo barana do własnych kiszek proteguje. I kiedy to mówi? Teraz? Kiedy mu się już gęsia skóra na krzyżach robi. Niechże sobie Lapończyków na koncyliarzy dobierze i z nimi razem diabiel, diabelskiej protekcji szuka. A nas będzie najświętsza panna sekundowała. Jako pana Bobole w Sandomierzu, którego prochy na drugą stronę Wisły razem z koniem przerzuciły, a dlatego mu nic. Obejrzał się, gdzie jest i zaraz na obiad do księdza trafił. Przy takiej pomocy jeszcze my ich wszystkich jako raki zwięcierza za szyję powyciągamy. Rozdział dziewiąty. Upłynęło dni kilkanaście. Król siedział ciągle w widłach rzecznych i gońców na wszystkie strony rozsyłał do fortec, do komend w kierunku Krakowa i Warszawy z rozkazami, by mu wszyscy z pomocą spieszyli. Sprowadzono mu też Wisłą prowianty, ile można było, ale niedostatecznie. Po upływie dni dziesięciu poczęto konie jeść i rozpacz ogarniała króla i generałów na myśl, co będzie, gdy rajtaria od koni odpadnie i gdy armat nie będzie w co zaprząc? Zewsząd też przychodziły wieści niepocieszne, kraj cały tak gorzał wojną, jakby go kto smołą polał i zapalił. Mniejsze komendy, mniejsze prezydia nie mogły spieszyć na pomoc, bo nie mogły wychylać się z miast i z miasteczek. Litwa, trzymana dotąd żelazną ręką, Pontusa de la Gardie, powstała jak jeden człowiek. Wielkopolska, która poddała się najpierwsza, najpierwsza też zrzuciła jarzmo i świeciła całej Rzeczypospolitej przykładem wytrwania, zawziętości, zapału. Partie szlacheckie i chłopskie rzucały się tam nie tylko na stojące po wsiach zał załogi, ale nawet na miasta. Próżno-Szwedzi mścili się straszliwie nad krajem. Próżno ucinali ręce schwytanym w niewolę jeńcom. Puszczali z dymem wsie, wycinali w pień osady. Wznosili szubienice, sprowadzali tortury z Niemiec dla męczenia buntowników. Kto mia miał cierpieć, cierpiał. Kto miał ginąć, ginął. Lecz jeśli był szlachcicem, ginął z szablą. Jeśli chłopem, ginął z kosą w ręku. Ilała się krew szwedzka po całej Wielkopolsce. Lud żył w lasach, niewiasty nawet porywały za broń. Kary wywoływały tylko zemstę i tym większą zaciekłość. Kulesza, Krzysztof Rzegocki i wojewoda Podlaski uwijali się na kształt płomieni po kraju, a prócz nich wszystkie bory pełne były partyj. Pola leżały nieuprawne, głód srogi. Rozwielmożnił się w kraju, lecz najbardziej skręcał wnętrzności Szwedów. Bo ci w miastach za bramami zamkniętymi Siedzieli i nie mogli wychylać się w pole Aż wreszcie poczęło im braknąć tchu w piersiach W Mazowszu było to samo Tam lud kurpieski w mrokach leśnych żyjący Wychylił się z puszcz, poprzecinał drogi Przejmował żywność i gońców Na Podlasiu rojna drobna szlachta Tysiącami ciągnęła do Sapiechy lub na Litwę Lubelskie było w rękach konfederacji z Rusi dalekich szli Tatarzy, a z nimi zmuszeni do posłuszeństwa Kozacy. Więc wszyscy byli już pewni, że jeśli nie za tydzień, to za miesiąc, jeśli nie za miesiąc, to za dwa. Owe widły rzeczne, w których stał król Karol Gustaw z główną armią szwedzką, zmienią się w jedną wielką mogiłę. Na sławę dla narodu, na straszną naukę dla tych, którzy by Rzeczpospolitą napadać chcieli przewidywano już koniec wojny, byli tacy, którzy mówili, że Karolowi jeden tylko ratunek pozostał wykupić się i oddać Rzeczypospolitej inflanty szwedzkie. Lecz nagle polepszyły się losy Karola, Gustawa i Szwedów. Dnia 20 marca poddał się Malbork aż dotąd na próżno przez Steinbocka oblegany. Silna i dzielna armia jego nie miała teraz nic do roboty i mogła pospieszyć na ratunek królowi. Z drugiej strony, margraf Badeński, skończywszy zaciągi, z gotową siłą i nieutrudzonym jeszcze żołnierzem ruszył również ku widłom rzecznym. Obaj posuwali się naprzód, gromiąc pomniejsze kupy powstańcze, niszcząc, paląc, mordując. Po drodze zabierali prezydia szwedzkie, ściągali pomniejsze komendy i rośli w siłę. Jak rzeka rośnie, tym bardziej, im więcej strumieni w siebie przyjmuje. Wieści o upadku Malborga. O Steinbokowej armii i o pochodzie margrabiego Badeńskiego doszły bardzo prędko do wideł rzecznych i strapiły serca polskie. Steinbok był jeszcze daleko, ale margrabia Badeński, idąc spiesznymi pochodami, mógł wkrótce nadejść i zmienić całą postać rzeczy pod sandomierzem. Złożyli tedy wodzowie polscy radę, w której wzięli udział pan Czarniecki, pan Hetman Litewski, Michał Radziwił. Krajczy koronny, pan Witowski, stary, doświadczony żołnierz, i pan Lubomirski, który od pewnego czasu przykrzył sobie na zawiślu. Na radzie owej postanowiono, iż pan Sapiecha z litewskim wojskiem pozostanie pilnować Karola, aby się z wideł nie wymknął, zaś pan Czarniecki ruszy przeciw margrabiemu Badańskiemu i spotka go, jako będzie mógł najprędzej. Za czym, jeżeli mu Bóg Wiktorię spuści, powróci po staremu króla oblegać. Rozkazy odpowiednie zostały natychmiast wydane. Na zajutrz zagrały trąbki wsiadanego przez mund sztuk tak cicho, że je ledwie usłyszano, chciał bowiem Czarniecki odejść w tajemnicy przed Szwedami. Na dawnym obozowisku położyło się zaraz kilka luźnych partyj szlacheckich i chłopskich. Ci porozpalali ogniska i huczeć poczęli, aby nieprzyjaciel myślał, że nikt z Majdanu nie wyszedł, zaś kasztelańskie chorągwie wymykały się jedna za drugą. Poszła więc naprzód Laudańska, która po prawie powinna była przy panu Sapierze pozostać, ale że Czarniecki bardzo się w niej rozkochał, więc muchetman nie chciał jej odbierać. Za Laudańską poszła Wąsowiczowa, lud wyborny, przez starego żołnierza prowadzony, któremu pół wieku we krwi rozlewie zeszło. Za czym poszła księcia Dymitra Wiśniowieckiego pod Szandarowskim, ta sama, która pod Rudnikiem niezmierną chwałą się okryła. Za czym pana Witowskiego, dragoni i dwa regimenta, za czym dwie pana starosty Jaworowskiego, słynny Stapkowski w jednej porucznikował, za czym kasztelańska, własna, królewska pod Polanowskim i cała siła pana Lubomirskiego. Piechoty nie brano dla pośpiechu niwozów, bo komunikiem iść mieli. Wszystkie razem stanęły pod zawadą w sile znacznej i ochocie wielkiej. Wówczas Wyjechał na przodek pan Czarniecki i uszykowawszy je do pochodu, sam zatrzymał nieco konia i puszczał je mimo siebie, tak aby całą siłę dobrze obejrzeć. Koń pod nim prychał i łbem rzucał, a kiwał jakby chcąc witać przechodzące pułki, a samemu kasztelanowi serce rosło. Piękny też widok miał przed oczyma. Jak okiem sięgnął, fala koni, fala srogich lic żołnierskich. Ruchem końskim kołysana, nad nimi trzecia jeszcze fala szabel i grotów, migotliwa i błyszcząca w porannym słońcu. Siła okrutna szła od nich, a te siłę czuł w sobie pan Kasztelan, bo już nie była to lada jaka zbieranina wolentarska, ale lud na kowadle wojennym wykuty, sprawny, ćwiczony i w bitwie tak jadowity, że żadna w świecie jazda zdzierżyć mu w równej sile nie mogła. Więc pan Czarniecki uczuł w tej chwili, że na pewno bez żadnej wątpliwości z tymi ludźmi rozniesie na szablach i kopytach wojsko margrabiego Badeńskiego. I owo przeczuwane zwycięstwo rozpromieniło mu tak oblicze, że blask bił od niego na półki. Z Bogiem! Po Wiktorie! zakrzyknął wreszcie. Z Bogiem! Pobijemy! odpowiedziały mu potężne głosy. I krzyków. Przeleciał przez wszystkie chorągwie, jak głuchy grzmot przez chmury. Czarniecki wspiął konia, by dognać idącą w przodku laudańską. I poszli, szli zaś nie jak ludzie, ale jako stado ptaków drapieżnych, które zwietrzywszy bój w oddali lecą z wichrem na prześcigi. Nigdy, nawet między Tatarami w stepie, nikt nie słyszał o takim pochodzie. Żołnierz spał w kulbacie, jadł i pił, nie zsiadając. Konie karmiono z ręki. Rzeki, bory, wsie, miasta zostawały za nimi. Ledwie po wsiach wypadli chłopi z hału, patrzeć na wojsko, już wojsko nikło w oddali za tumanami kurzawy. Szli dzień i noc, tylko tyle wypoczywając, aby koni nie wygubić. Wreszcie pod kozienicami wpadli na osiem chorągwi szwedzkich pod wodzą. Torneskilda. Laudańska, idąc w przodku, pierwsza dojrzała nieprzyjaciela i nie odetchnąwszy nawet natychmiast skoczyła ku niemu w dym. Drugi poszedł, Szandarowski. Trzeci Wąsowicz. Czwarty Stapkowski. Szwedzi mnie mając, że z jakimiś partiami mają do czynienia, stawili w otwartym polu czoło i w dwie godziny później nie pozostała jedna żywa dusza, która by mogła do Margrabiego dobiec i krzyknąć że to Czarniecki idzie. Po prostu rozniesiono na szablach owe osiem chorągwi, świadka klęski nie zostawiając. Po czym ruszyli, jakby kto sierpem rzucił, do Magnuszewa. Szpiegowie bowiem dali znać, iż margrabia Badeński z całym wojskiem w warce się znajduje. Pan Wołodyjowski został wysłany na noc z podjazdem, aby dał znać, jak wojsko rozłożone i jaka jego siła. Bardzo na ową ekspedycję narzekał pan Zagłoba, albowiem nawet przesławny Wiśniowiecki nigdy takich pochodów nie odbywał. Żalił się też stary towarzysz, lecz wolał iść z Wołodyjowskim niż przy wojsku zostawać. Złoty był pod sannomierzem czas, mówił przeciągając się w kulbacę. Człowiek jadł, spał i na oblężonych Szwedów z dala spoglądał, a teraz nie ma kiedy i manierki do gęby przyłożyć. Znam ja sztukę wojenną antikworum wielkiego Pompejusza i Cezara, ale pan Czarniecki nową modłę wymyśla. Przeciw wszelkiej jest to regule trząść brzuch przez tyle dni i nocy. Z głodu już imaginacja rebelizować we mnie poczyna i ciągle mi się zdaje, że gwiazdy to kasza, a księżyc sperka. psa no, taka wojna! Jak mi Bóg miły tak z głodu chce się własnemu koniowi usz obgryźć! Jutro, da Bóg, wypoczniemy po Szwedach. Wolę już Szwedów niż taką mitręgę. Panie, panie, kiedy ty dasz spokój tej rzeczy pospoli, to ja staremu za głowie ciepły przypiecek i piwo grzane. Niech by, niech by ich bez śmietany. Kołataj się, stary, na szkapie kołataj. Bóg się do śmierci nie dokołatasz. Nie ma tam który tabaki? Może ową senność nozdrzami wyparsknę? Księżyc mi w samą gębę tak świeci, że aż do brzucha zagląda. A nie wiem, czego tam szuka, bo nic nie znajdzie. Ma psa taka wojna, powtarzam. Skoro wuj myślisz, że księżyc sperka, to go wuj zjedz, rzekł Roch. Gdybym ciebie zjadł, mógłbym powiedzieć, że wołowinę jadłem. Ale boję się, bym po takiej pieczeni reszty dowcipu nie utracił. Jeśli ja wuj, a wuj mój wuj, to wuj Co? A ty, kpie, myślisz, że Alta dlatego porodziła głównie, że przy piecu siadała? A mnie co do tego? To do tego, że jeśliś wołem, to się naprzód o, o ojca swego dopytu Nie o wuja, bo Europę byk porwał, ale brat jej, który wypadł wujem jej potomstwu, był dlatego człowiekiem, rozumiesz? Co prawda nie rozumiem, ale zjeść to bym też co zjadł. Zjedz licha i daj mnie spać. – Co tam, panie Michale? Czemuśmy to stanęli? – Warkę widać? – rzekł Wołodyjowski. – Od wieża kościelna błyszczy w miesiącu. – A Magnuszew już żeśmy minęli? – Magnuszew został na prawo. – Dziwno mi, że po tej stronie rzeki żadnego podjazdu szwedzkiego nie masz. Pojedziem do tych haszczów i postoim. Może nam Bóg spuści jakowego języka. To rzekłszy pan Michał, wprowadził oddział do zarośli i ustawił o sto kroków po obu stronach drogi, przykazawszy, by cicho stali i cugle trzymali krótko, aby który kon nie zarżał. Czekać, rzekł, posłuchamy, co się za rzeką dzieje, a może i to obaczym. Stanęli więc, lecz długi czas nie było nic słychać, prócz słowików, które w pobliskim gaju olszynowym zaśpiewały się na śmierć. Strudzeni żołnierze poczęli się kiwać w kulbakach, pan zagłoba położył się na szyi końskiej i zasnął głęboko. Nawet i konie drzemały. Upłynęła godzina. Nareszcie wprawne ucho Wołodyjowskiego dosłyszało coś podobnego do stąpania koni po twardej drodze. Czuj duch! rzekł do żołnierzy. Sam zaś wysunął się na brzeg chaszczów i spojrzał na drogę. Droga błyszczała w księżycu jak srebrna wstęga, ale nic nie było na niej widać. Odgłos kroków końskich zbliżał się jednak. Idą na pewno! rzekł Wołodyjowski i wszyscy ściągnęli jeszcze krócej konie. Każdy zatamował oddech. Nie było słychać nic, prócz kląskania słowików w Olszynie. Wtem na drodze ukazał się oddział szwedzki, złożony z trzydziestu jeźdźców. Szli z wolna i dość niedbale, nie w szeregu, ale rozwleczonym pasmem. Żołnierze jedni gawędzili, ze sobą drudzy pośpiewywali z cicha, bo noc majowa działała nawet na twarde dusze żołnierskie. Przeszli, nic nie podejrzewając, tak blisko od stojącego nieopodal brzegu pana Michała, że mógł zawietrzyć zapach koni i dym lulek, które rajtarowe palili. Na koniec znikli na zakręcie drogi. Wołodyjowski czekał jeszcze dość długo, aż tentent zginął w oddaleniu. Wówczas dopiero zjechał do oddziału i rzekł do panów Skrzetuskich: Pognamy ich teraz jako gęsi do obozu pana kasztelana. Żaden nie powinien ujść, by nie dał znać. Jeśli potem pan Czarniecki nie pozwoli nam się najeść i wyspać, rzekł zagłoba, to mu podziękuję za służbę i wracam do sapia. U sapia, kiedy bitwa to bitwa, ale kiedy fryszt to i uczta. Żebyś miał cztery gęby wszystkim dałbyś funkcję przystojną, to mi wód I prawdę rzekłszy, powiedzcie mi, do kiego diabła nie służymy u sapia, gdy ta chorągiew sprawa mu przynależy? Ojciec, nie bluźni przeciw największemu wojennikowi w Rzeczypospolitej, rzekł Jan Skrzytuski. Nie ja bluźnię, jeno moje kiszki, na których głód gra jak na skrzypkach. Potańcują przy nich Szwedzi, przerwał Włodyjowski. Teraz, mości panowie, jedźmy żywo przy onej karczmie w lesie, którąśmy w tę stronę jadąc minęli, chciałbym właśnie na nich nastąpić. I poprowadził oddział szybciej, ale niezbyt szybko. Wjechali w las gęsty, w którym ogarnęła ich ciemność. Karczma była o kilkanaście stajań. Zbliżywszy się do niej, szli znów noga za nogą, by zbyt wcześnie alarmu nie dawać. Gdy byli nie więcej, już jak na strzał armatni, doszedł ich gwar ludzki. — Są i hałasują — rzekł Wołodyjowski. Szwedzi istotnie zatrzymali się przy karczmie, szukając jakiejś żywej duszy, od której mogliby zasięgnąć języka. Lecz karczma była pusta — Jedni tedy przetrząsali główną budowę, inni szukali w oborze, w chlewach, inni podnosili snopki w dachach. Połowa stała na Majdanie, trzymając konie tym, którzy szukali. Oddział Wołodyjowskiego zbliżył się na kroków 100 i począł tatarskim półksiężycem otaczać karczmę. Stojący na Majdanie słyszeli doskonale, a w końcu widzieli ludzi i konie, lecz że w lesie było ciemno, nie mogli poznać, co to za wojsko. Nie alarmowali się bynajmniej, ani przypuszczając, by z tamtej strony mógł jakikolwiek inny niż szwedzki oddział zajeżdżać. Dopiero ufruch półksiężycowi zdziwił i zaniepokoił ich. Ozwały się zaraz wołania na tych, którzy byli w budynkach. Nagle na oku karczmy rozległ się krzyk i huk kilku wystrzałów. W jednej chwili ciemne tłumy żołnierzy pojawiły się, jakby spod ziemi wyrosły – Uczynił się zamęt i szczękanie szablami, klątwy, stłumione krzyki, lecz wszystko nie trwało dłużej nad dwa pacierze. Po czym na Majdanie przed karczmą zostało kilka ciał ludzkich i końskich. Oddział zaś Wołodyjowskiego ruszył dalej, prowadząc ze sobą dwudziestu pięciu jeńców. Szli teraz w skok, poganiając płazami szabel, rajtarskie konie i skoro świt doszli do Magnuszewa. W obozie Czarnieckiego nikt nie spał. Wszyscy byli w pogotowiu. Sam kasztelan wyszedł przeciw podjazdowi i wspierając się na obuszku, wychudzony i blady z bezsenności. Co tam? Spytał Włowskiego. Siła masz języka? Jest dwudziestu pięciu jeńców, a ilu uszło? Net nuntis cladis. wszyscy ogarnięci. Ciebie jeno wysyłać choćby do piekła żołnierzyku. Dobrze. Wziąć ich zaraz na pytki, sam będę indagował. To rzekł uszy. Hetman zwrócił z miejsca, odchodząc rzekł. A być w gotowości, bo może nie mieszkając rusymy na nieprzyjaciela. Jak to? rzekł Zagłoba. Cicho waść, odpowiedział Wołodyjowski. Szwedcy jeńcy bez przypiekania w mig znali, co było im wiadomo o siłach Margrabiego Badańskiego i ilości armat piechoty i jazdy. Zadumał się wtedy nieco pan Kasztelan, bo się dowiedział, że wprawdzie jest to nowo zaciężna armia, ale złożona z samych starych żołnierzy, którzy w Bóg wie ilu wojnach brali udział. Było też siła między nimi Niemców i znaczny oddział dragonii francuskiej. Cała siła przewyższała o kilkaset głów Wojsko Polskie. Lecz natomiast pokazało się z zeznań, że margrabia ani przypuszczał nawet, iżby Czarniecki był tak blisko i wierzył, iż Polacy całą siłą oblegają króla pod Sandomierzem. Ledwie to usłyszał Kasztelan, gdy zerwał się z miejsca i zakrzyknął na swego dworzanina. Witowski! każ trąbić przez sztuk by na kąsia W pół godziny później wojsko ruszyło i ruszyło świeżym rankiem majowym przez lasy i pola rosą okryte. W końcu warka, a raczej jej zgliszcza, bo miasto przed sześciu laty spłonęło, było niemal ze szczętem, ukazały się na widnokręgu. Wojska Czarnieckiego szły po otwartej płaszczyźnie, więc długo się przed okiem szwedzkim ukrywać nie mogł. Jakoś dostrzeżono je, ale margrabia mniemał, iż są to rozmaite partie, które połączone w znaczną kupę chcą alarmować obóz. Dopiero gdy coraz nowe chorągwie, idące rysią, ukazywały się z lasu, Powstał ruch gorączkowy w szwedzkim obozie. Z pola widziano pomniejsze oddziały rajtarii i pojedynczych oficerów przebiegających między pułkami. Barwna szwedzka piechota poczęła wysypywać się na środek równiny. Pułki formowały się jeden za drugim w oczach polskich żołnierzy i stawały rojnie na kształt kraśnych stad ptactwa. Nad głowami ich podnosiły się ku słońcu czworoboki potężnych dzit, którymi piechurowie zasłaniali się przed impetem jazdy. Na koniec ujrzano tłumy jazdy szwedzkiej pancernej, biegnące kłusem na skrzydłach. Zataczano i odprzodkowywano na gwałt armaty. Wszystkie przygotowania, cały ten ruch widać było jak na dłoni, bo wstało słońce jasne, przepyszne i rozświeciło całą krainę. Pilica dzieliła dwa wojska. Na szwedzkim brzegu zwały się trąby, kotły bębny i krzyki żołnierstwa stawającego co duchu do sprawy. A pan Czarniecki kazał również dąć w krzywuły i następował ze wszystkimi chorągwiami ku rzece. Wtem podskoczył co tchu w dzianecie do wąsowiczowej chorągwi, która była najbliżej rzeki. Stary żołnierzu! krzyknął. Ruszaj mi ku mostowi tam z koni i do muszkietów. Niech się na ciebie cała potęga obróci. Prowadź! Wąsowicz no poczerwieniał nieco z ochoty i machnął buzdyganem. Ludzie krzyku czyniwszy pomknęli za nim jak tuman kurza wygnanej wiatrem. Dopadłszy na 300 kroków do mostu, zwolnili biegu. Tuż dwie trzecie zeskoczyło z kulbak i biegiem ruszyło ku mostowi. Szwedzi zaś ruszyli z drugiej strony i wkrótce zagrały muszkiety. Zrazu wolniej, coraz, potem coraz prędzej, jakby tysiąc cepów biło nieregu, nieregularnie w klepisko. Dymy rozciągnęły się na rzekę, krzyki zachęty brzmiały przy jednym i drugim naczółku. Uwaga obu wojsk skupiła się na most, który był drewniany, wąski, zatem trudny do zdobycia, łatwy do obrony. Jednakże tylko przezeń można się było dostać do Szwedów. Toteż w kwadrans później pchnął pan Czarniecki dragonie Lubomirskiego w pomoc Wąsowiczowi. Lecz Szwedzi poczęli już i z armat odstrzeliwać przeciwległy naczółek. Zataczano coraz nowe sztuki i faskule, poczęły z wyciem przelatywać ponad głowami wąsowiczowych dragonii, badać, padać na łąkę i ryć w zagony ziemię, obrzucając walczących darnią i błotem. Margrabia Badeński, stojąc pod lasem na tyłach armii, patrzył przez perspektywę na bitwę. Od czasu do czasu odejmował ją od oczu i spoglądając ze zdziwieniem na swój sztab, wzruszał ramionami. Poszaleli, mówił. Koniecznie chcą ów most sforsować. Kilka działy i dwa lub trzy pułki może go przed całą armią bronić. Jednakże Wąsowicz coraz potężniej następował ze swymi ludźmi, więc i obrona zdawała się coraz zaciętszą. Most stawał się punktem środkowym bitwy, ku któremu zwolna poczęła ciążyć i ściągała cała linia szwedzka. W godzinę później zmienił się jej cały szyk. I zwrócił się bokiem do poprzedniej pozycji. Most zasypywano po prostu deszczem ognia i żelaza. Ludzie Wąsowicza poczęli padać gęstym trupem. Tymczasem przylatywały ordynanse coraz gwałtowniejsze, by koniecznie szli naprzód. Zgubi Czarniecki tych ludzi! Krzyknął nagle pan marszałek koronny. Zaś pan Witowski jako doświadczony żołnierz poznał, że źle się dzieje, i aż dygotał cały z niecierpliwości na koniec nie mógł wytrzymać dłużej, za czym wspiął konia, aż rumak stęknął żałośnie i skoczył ku Czarnieckiemu, który przez cały ten czas ciągle nie wiadomo dlaczego, posuwał ludzi ku rzece. Wasza miłość! krzyknął Witowski. Krew się próżno leje, nie zdobędziemy tego mostu. Ja też nie chcę go zdobywać, odrzekł Czarniecki. Więc wasza dostojność! Czego chcesz? Co mamy robić? Kurzece chorągwiami, kurzece! Do szeregu waść! Tu Czarniecki począł sypać oczyma takie błyskawice, iż Witowski cofnął się słowa nie rzekłszy. Tymczasem chorągwie doszły na dwadzieścia kroków do brzegu i stanęły długą linią wzdłuż koryta. Nikt z oficerów niż żołnierzy nie wiedział w pień dlaczego to czynią. Nagle Czarniecki pojawił się jak piorun przed frontem chorągwi. Ogień! Miał wicach, piorun w oczach, wiatr silny podnosił mu burkę na ramionach na kształt potężnych skrzydeł. Koń pod nim skakał i wspinał się, wyrzucając płomień z nozdrzy. On zaś szable puścił na temblak, czapkę zerwał z głowy i ze zjeżoną czupryną z potem na czole krzyknął do swojej dywizji. – Mości panowie! Rzeką się nieprzyjaciel zastawił i drwi z nas! Może przepłynął na pognębienie na ojczyzna myśli, że my w jej obronie tej rzeki nie przepłyniemy? Tu czapkę cisnął na ziemię, a chwyciwszy szable wskazał nią na wezbrane wody. Uniesienie go porwało, aż wstał w kulbacę i jeszcze potężniej zakrzyknął: Komu Bóg! Komu wiara! Komu ojczyzna miła! Za mną! I ścisnąwszy konia ostrogami, taki szumak, jakoby w powietrze wyskoczył, rzucił się w nurty. Bryznęła na oku fala. Mąż i koń skryli się na chwilę pod wodą, lecz wypłynęli w mgnieniu oka. — Za moim panem! — krzyknął Michałko, ten sam, który pod rudnikiem chwałą się okrył i skoczył w wodę. — Za mną! — wrzasnął przeraźliwym, a głosem Wołodyjowski. I nurknął nim, krzyczeć przestał. — Jezusie, Mario! — ryknął, wspinając do skoku konia za głowę. Wtem ława mężów i koń runęła w fale, aż woda wyskoczyła z szalonym rozpędem na brzegi. Za Laudańską poszła Wiśniowiecka, za Wiśniowiecką pana Witowskiego, za nią Stapkowskiego, za nią wszystko inne. Szał taki ogarnął tych ludzi, że pchały się chorągwie na wyścigi. Krzyk komendy pomieszał się z krzykiem żołnierstwa. Rzeka wystąpiła z brzegów i spieniła się na mleko w mgnieniu oka. Fala poczęła znosić nieco półki, lecz konie bodzone ostrogami płynęły jakby nieprzejrzane stada delfinów, chrapiąc nozdrzami i stękając. Zapełnili tak rzekę, że. Tłum łubów końskich i ludzkich utworzył jakby most, po którym mógłbyś przejść suchą nogą na drugi brzeg. Czarniecki przepłynął pierwszy, lecz nim woda zeń ociekła, wypłynęła za nim Laudańska, więc machnął pan kasztelach buzdyganem i krzyknął na Wołodyjowskiego Wskok! Bi! A do Wiśniowieckiej pod Szandarowskim W nich! I tak puszczał jedną za drugą, póki wszystkich nie odprawił. Przy ostatniej sam stanął na czele i zakrzyknąwszy: W imię Boże, szczęśliwie! ruszył z innymi. A wszakże dwa pułki rajtarii, stojąc w odwodzie, widziały, co się dzieje, lecz pułkowników ogarnęło osłupienie tak wielkie, że nim ruszyli się z miejsca, już Laudańska, rozpuściwszy konie, szła na nich niepowstrzymanym pędem. Uderzywszy, rozmiotła pierwszy pułk, jak wicher liście. Zepchnęła go na drugi, zmieszała drugi, wtem doskoczył za nią Szandarowski i rozpoczęła się rzeźba straszna, lecz krótko trwająca. Po chwili rozerwały się szeregi szwedzkiej, tłum bezładny począł umykać ku głównej armii. Chorągwie Czarnieckiego biegły za nimi z krzykiem straszliwym, siekąc, bodąc, pole trupami zaściełając. Stało się wreszcie jasnym, dlaczego pan Czarniecki kazał Wąsowiczowi zdobywać most. Chociaż nie miał zamiaru po nim przechodzić. Oto główna uwaga całej armii skupiła się na ów punkt, i dlatego nikt nie bronił i nie miał czasu bronić przeprawy w pław. Przy tym wszystkie niemal paszcze armatnie i cały front wojsk nieprzyjacielskich zwrócony był za rzekę ku mostowi, a teraz, gdy trzy tysiące jazdy szło jej w bok całym pędem, Teraz dopiero trzeba było zmieniać szyk, formować nowy front, by się choć jako tako od uderzenia zasłonić. Chociaż stał się straszliwy skrzęt i zamieszanie. Półki piechoty jazdy odwracały się co duchu ku nieprzyjacielowi, łamiąc się w pośpiechu, zawadzając jedno o drugie, stawając byle gdzie, nie rozumiejąc wśród wrzasku i tumultu komendy, działając na własną rękę. Próżno oficerowie czynili nadludzkie usiłowania. Próżno margrabia ruszył natychmiast stojące pod lasem w rezerwie pułki jazdy. Nim do jakiejkolwiek sprawy przyszli, nim piechota zdołała dzidy tylnymi końcami w ziemię zasadzić, by je nadstawić nieprzyjacielowi, wpadła chorągiew flaudańska jak duch śmierci w sam środek szyków. Za nią druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Dopieroż rozpoczął się dzień sądu. Dymy strzałów muszkietowych przykryły, jakoby chmurą, całą bitwę. A w tej chmurze huk, wrzenie, nadludzkie głosy rozpaczy, krzyki triumfu, przeraźliwe dźwiękanie żelaza, jakby w kuźni piekielnej grzechotanie muszkietów. Czasem błysnął proporzec i zapadł w dymy, czasem złota szpica chorągwi pułkowej i znów nic nie widziałeś jeno łoskot. Rozlegał się coraz straszliwszy. Jakoby ziemia zarwała się nagle pod rzeką, jakoby wody jej spadały w przepaść niezgłębioną. Wtem z boku nowe zabrzmiały wrzaski. To Wąsowicz przeszedł most i szedł w bok nieprzyjaciela. Wówczas niedługo już trwała bitwa. Z owej chmury poczęły się wysuwać i biec ku lasowi potężne kupy ludzkie, bezładno obłąkane, bez czapek, hełmów, bez broni. Za nimi lunął wkrótce cały potok ludzki w najokropniejszym zwichrzeniu. Artyleria, piechota, jazda, pomieszane ze sobą uciekały ku lasowi, oślepłe z trwogi i przerażenia. Niektórzy żołnierze krzyczeli w niebogłosy, niektórzy uciekali w milczeniu, osłaniając głowy rękoma, inni w biegu zrzucali odzież, inni zatrzymywali biegnących naprzód. Padali sami, tratowali się wzajemnie, a tuż za nimi, nad ich karkami i głowami pędziła ława jeźdźców polskich. Co chwila widziałeś całe ich szeregi, wspinające konie i rzucające się w największą gęstwę ludzką. Nie bronił się już nikt, wszyscy szli pod miecz. Trup padał po trupie. Cięto bez wytchnienia, bez miłosierdzia na całej równinie, po brzegach rzeki, i kulasowi, jak okiem sięgnąć, widziałeś tylko uciekających i goniących, gdzie niegdzie tylko pojedyncze oddziały piechoty dawały bezwładny, a rozpaczliwy opór, armaty umilkły. Bitwa przestała być bitwą, zmieniła się na rzeź. Cała część armii, która biegła ku kulasowi, została w pień wycięta. Dotarły doń tylko nieliczne szwadrony rajtarii, za którymi wpadły w gęstwine lekkie chorągwie. Lecz w lesie czekali już na owych niedobitków chłopi, którzy na odgłos bitwy zlecieli się ze wszystkich wsi okolicznych. Najstraszliwsza pogoń trwała jednak na drodze warszawskiej, którą uciekały główne siły szwedzkie. Młodszy margrabia Adolf po usiłował tam osłonić ucieczkę. Lecz po dwakroć rozbity sam wreszcie wpadł w niewolę. Oddział przybocznej jego piechoty francuskiej, złożony z czterystu ludzi, rzucił broń. Trzy tysiące wyborowego żołnierza, muszkieterów i jazdy uciekało aż do Mniszewa. Muszkietników wycięto w Mniszewie. Jazdę goniono ku Czerskowi, póki nie rozproszyła się zupełnie po lasach, trzcinach i zaroślach. Tam na zajutrz dopiero wyszukiwali pojedynczych jeźdźców chłopi. Nim słońce zaszło, armia Fryderyka Margrabiego Badeńskiego przestała istnieć. Na pierwszym pobojowisku pozostali sami tylko chorążowie z gołymi chorągwiami, bo wszyscy ludzie zagnali się za nieprzyjacielem. I słońce miało się już dobrze ku schyłkowi, gdy pierwsze oddziały jazdy poczęły ukazywać się od strony lasu i mniszewa. Wracały ze śpiewaniem i szumem, wyrzucając w górę czapki, paląc z bandoletów. Prawie wszystkie wiodły za sobą tłumy powiązanych w łyka jeńców. Ci szli przy koniach bez kapeluszy, bez hełmów, z głowami pospuszczanymi na piersi. Obdarci, okrwawieni, co chwila potykający się o ciała poległych współbraci. Pobojowisko straszny przedstawiało widok. W niektórych miejscach, gdzie zderzono się najpotężniej, leżały po prostu stosy trupów na pół włóczni wysoko. Niektórzy z piechurów trzymali jeszcze zakrzepłymi dłońmi długie włócznie Włóczniami tymi pokryty był cały Majdan Miejscami tkwiły one dotychczas w ziemi Gdzie, niegle, gdzie niegdzie leżały mostem Gdzie niegdzie złamki ich tworzyły jakoby zagrodzenia i płoty Lecz przeważnie wszędy przedstawiała się oku okrutna Żałosna mieszanina ciał ludzkich pomiażdżonych kopytami Drzewców, połamanych muszkietów, bębnów, trąb, kapeluszy, pasów, blaszanych ładunków, które nosiła piechota, rąk i nóg sterczących tak bezładnie ze stosów ciał, że trudno było odgadnąć do kogo należą. Szczególnie w tych miejscach, gdzie broniła się piechota, leżały całe szańce trupów. W dali nieco, przy rzece, stały ostygłe już armaty. Jedne poprzewracane przez napór ludzki, drugie jakoby gotowe jeszcze do strzału. Obok nich spali ujęci snem wiecznym kanonierowie, których również wycięto do nogi. Widziano wiele trupów przewieszonych przez działa i obejmujących je rękoma, jakby ci żołnierze chcieli je jeszcze po śmierci osłaniać. Spisz, poplamiony krwią i mózgiem, połyskiwał złowrogo w promieniach zachodzącego słońca. Złote blaski odbijały się w zakrzepłej krwi, która tu i ówdzie utworzyła małe jeziorka. Ckliwy jej zapach mieszał się na całym pobojowisku z wonią prochu, z wyziewami ciał i końskim potem. Pan Czarniecki powrócił jeszcze przed zachodem słońca z królewskim pułkiem i stanął na środku Majdanu. Wojska powitały go grzmiącym okrzykiem. Co który oddział nadciągnął, to wiwatował bez końca. On zaś stał w blaskach słonecznych, utrudzon niezmiernie, lecz cały promienny z gołą głową, z szablą zwieszono na ten blaku i coraz to odpowiadał wiłatującym. Nie mnie, mości panowie, nie mnie, lecz imieniowi boskiemu. Zaś obok niego stał Witkowski i Lubomirski, ten ostatni jasny jak samo słońce, bo w pozłociste blachy przybrany. Z twarzą bryzganą krwią, bo okrutnie pracował i sam własną ręką siekł, ścinał jak prosty żołnierz, lecz już markotny i posępny, gdyż nawet jego własne pułki krzyczały: Wiwat czarniecki! Dux et victor! Zazdrość poczęła już nurtować duszę marszałkową. Tymczasem coraz nowo oddziały waliły ze wszystkich stron na pobojowisko, za każdym zaś razem nadjeżdżał towarzysz i ciskał panu Czarnieckiemu pod nogi zdobytą chorągiew nieprzyjacielską. Na ów widok powstawały nowe krzyki, nowe wiwatowania, ciskanie czapek w górę i palba z bandoletów. Słońce zachodziło coraz niżej. Wtem w jednym kościele, jaki po pożarze w warce pozostał, zadzwoniono na nieszpór. Natychmiast poodkrywały się wszystkie głowy. Ksiądz Piekarski, setny ksiądz, zaintonował. Anioł Pański zwiastował najświętszej pannie Marii, a tysiąc żelaznych piersi odpowiedziało mu natychmiast potężnym głosem i poczęła z Ducha Świętego. Wszystkie oczy podniosły się ku niebu, które zarumieniło się całe zorzą wieczorną, i z owego krwawego pobojowiska poczęła lecieć ku grającym w górze blaskom przedwieczornym pieśni pobożna. Właśnie, gdy skończono śpiewać, nadjechała rysią laudańska chorągiew, która się była najdalej zagnała za nieprzyjacielem. Żołnierze znów poczęli ciskać chorągwie pod nogi pani, panu Czarnieckiemu, więc on uradował się w sercu i widząc Wołodyjowskiego, posunął ku niemu konia. A siła wam ich uszło? spytał. Pan Wołodyjowski począł tylko głową kręcić na znak, że nie siła uszło, lecz tak był zziajany, że słowa jednego przemówić nie mógł. Jeno w otwartą gębę łapał powietrze raz po razu, aż mu w piersiach grało. Pokazał wreszcie ręką na usta, że mówić nie może, a pan Czarniecki zrozumiał i za głowę go tylko ścisnął. Ten się spracował, rzekł. Bodaj się tacy na kamieniu rodzili. Pan Zagłoba zaś prędzej odzyskał oddech i szczękając zębami, tak począł przerywanym głosem mówić. Dla Boga na podzimny wiatr wieje parala mnie, trzaśnie. Zawleczcie szaty z jakiego grubego Szweda i dajcie mi, bo wszystko na mnie mokre. Mokro i tu mokro. Nie wiem już, co woda, co mój własny pota, co krew szwedzka. Jeśli mia ja się spodziewał, że kiedy w życiu tylu szelmów narżnę, to mnie wart być. Pod ogoniem przy kulbace. Największa wiktoria w tej wojnie. Ale do wody nie będę drugi raz skakał. Nie jedz, nie pi, nie śpi, a potem kąpiel. Dość mi na stare lata, ręka mi zemdlała, już mnie parala i ma gorzałki na miły Bóg! Słysząc to pan Czarniecki i widząc wiekowego męża istotnie całkiem pokrytego krwią nieprzyjacielską, ulitował się nad wiekiem i podał mu własną manierkę. Zagłoba przechylił ją do ust i po chwili oddał próżną, po czym rzekł. Tylem się wody w pilicy ożłopał, że lechło patrzeć, jak mi się ryby w brzuchu wylęgną, ale to lepsze od wody. A przebierz się, waść, w inne szaty, choćby i szwedzkie, rzekł pan Kaszteran. Ja wujowi grubego Szweda poszukam, odwoł się Roch. Po co Strupa trupa mam pokrwawione kłaść? Odrzekł zagłoba. Ściągnij no wszystko do koszuli z tego generała, którego w jasyr wziął. Toś waść, wziął generała? spytał żywo pan Czarniecki. Kogo mnie wziął, czego mnie dokonał? Odpowiedział zagłoba. W ten pan Włodyjowski odzyskał mowę. Wzięty przez nas młodszy margrabia Adolf, hrabia Falkenstein, generał Węgier, generał Potter Benzy, nie licząc pomniejszych oficerów. A margrabia Fryderyk? Spytał Czarniecki. Jeśli tu nie leży, to uszedł w lasę, ale jeśli uszedł, to go chłopi zabiją. Pan Wołodyjowski omylił się w swych przewidywaniach. Margrabia Fryderyk wraz z grafem Schlippenbachem i Erenhainem błądząc lasami dotarli nocą do Czerska. Tam przesiedziawszy w ruinach zamku trzy dni o głodzie i chłodzie powędrowali nocą do Warszawy. Nie uchroniło ich to później przed niewolą, na ten raz jednak ocaleli. Noc już była, gdy pan Czarniecki zjechał ku warce z pobojowiska. Była to może najweszelsza noc w jego życiu. Tak wielkiej bowiem klęski nie ponieśli dotąd Szwedzi od początku wojny. Wszystkie działa, wszystkie chorągwie, Wszystka starszyzna, oprócz naczelnego wodza, była wzięta. Armia zniesiona do szczętu. Rozegnane na cztery wiatry małej resztki Musiały paść ofiarą kup chłopskich. Lecz pokazało się jeszcze przy tym, że owi Szwedzi, Którzy sami za niezwyciężonych w otwartym polu się mieli, nie mogą właśnie w otwartym polu mierzyć się z regularnymi polskimi chorągwiami. Rozumiał wreszcie pan Czarniecki, jak potężny skutek to zwycięstwo w całej Rzeczypospolitej wywrze, jak podniesie ducha, jaki rozbudzi zapał. Widział już całą Rzeczpospolitą w niedalekiej przyszłości od ucisku uwolnioną, triumfującą. Może i złocistą, wielko-hetmańską buławę widział oczyma duszy na niebie. Wolno mu było o niej marzyć, bo szedł ku niej jak prawy żołnierz, jak obrońca ojczyzny i był z takich, którzy nie powstają ani z soli ani z roli jeno z tego, co ich boli. Tymczasem ledwie całą duszą mógł objąć tę radość, która na niego spłynęła, więc zwrócił się do jadącego obok marszałka i rzekł: Teraz pod domierz, pod domierz, jako najprędzej! Umie już wojsko rzeki przepływać, nie zastraszy nas san ni Wisła. Marszałek nie odrzekł ani słowa. Natomiast jadący nieco w szwedzkim przebraniu pan Zagłoba pozwolił sobie w głos przemówić. Jedźcie gdzie chcecie, ale bezemnie, mnie, ja nie kurek na kościele, który się kręci dniem i nocą, jeść i spać nie potrzebując. Pan Czarniecki tak był wesół, że nie tylko się nie rozgniewał, ale odrzekł żartując. Waść do dzwonnicy niż do kurka podobniejszy, zwłaszcza, że jako widzę, wróble masz w kopule. Wszelako kwot, attinet, jadła i spoczynku, to się wszystkim przynależy. Na no to zagłoba, ale już półgłosem. Kto ma dzioby na gębie, ten ma wróble na myśli. Rozdział dziesiąty. Po owym zwycięstwie pozwolił na koniec Czarniecki odetchnąć wojsku i konie strudzone opaść po czym znów wielkimi pochodami miał wracać pod Sandomierz, aby do upadłego króla szwedzkiego pognębić. Tymczasem pewnego wieczora przybył do obozu pan harłamp z wieściami od sapiechy. Czarniecki wyjechał był pod ową porę do czerska na lustrację pospolitego ruszenia rawskiego, które się pod owym miastem właśnie zbierało, więc harłamp, nie zastawszy wodza, udał się wprost do Wołodyjowskiego, aby u niego po długiej drodze wypocząć. Przyjaciele witali go wierce radośnie, lecz on zaraz na wstępie posępną im twarz ukazał i rzekł. O waszej wiktorii już słyszałem. Tu nam się uśmiechnęła fortuna, a pod sandomierzem nas przycisnęła. Nie masz już karolusa w saku, bo się wydobył, a do tego z wielką wojska litewskiego konfuzją. Być li to może? Zakrzyknął, chwytając się za głowę pan Włodojowski. Obaj skrzytuscy i głowa stanęli, jak wryci. Jakże to było? Powiadaj, wać pan, na żywy Bóg, bo we własnej skórze nie usiedzim. Już mi tchu nie staje odpowiedział pan Harłamp. Jechałem dzień i noc, strudziłem się okrutnie. Nadjedzie pan Czarniecki to wszystko, ap owo, opowiem, dajcie mi teraz trochę odsapnąć. Więc od i Karolus wyszedł z saku. Przewidywałem, że na to przyjdzie jakże to zapomnieliście i żem to prorokował, niech Kowalski poświadczy. Wój prorokował, rzekł Roch. I gdzie Karlus poszedł? spytał Harłampa Wołodyjowski. Piechota popłynęła szmagami, a on z jazdą poszedł po przywiślu ku Warszawie. Bitwa była? I była i nie była. Krótko mówiąc, dajcie mi spokój, bo nie mogę gadać. Jedno, jedno jeszcze powiedz. Zali całkiem pan Sapiecha rozbit? Gdzie tam rozbit? Goni nawet króla. Ale już tam pan Sapiecha nikogo nie dogoni. Taki on do gonienia jak Niemiec do postu, rzekł Zagłoba. Chwała Bogu i za to, że wojska w całości, wtrącił Wołodyjowski. Bo drwili, boćwinkowie, zawołał Zagłoba. Ha, ha, trudno! Musim znów dziurę w Rzeczypospolitej na współkę łatać. Wać pan na litewskie wojsko nie gadaj, odparł Harłamp. Karolus jest wojennik wielki i nie sztuka z nim przegrać. A wyście to koroniarze nie podrwili pod ujściem, a pod Wolborzem, a pod Sulejowem, a w dziesięciu innych miejscach. Sam Paczarniecki przegrał pod Gołębiem. Dlaczego nie miał przegrać i pan Sapiecha, zwłaszcza gdyście go jako sierotę samego zostawili? A cóż my to na tańce pod warkę poszli? Rzekł z oburzeniem Zagłoba. Wiem, że nie na tańce, jeno na, na bitwę i Bóg dał wam wiktorię. Ale kto wie, czy nie lepiej było nie chodzić. Bo u nas powiadają, że wojska obojga narodów, każde z osobna, może być pobite, ale w kupie i sam piekielny komput mu nie poradzi. Może to być, rzekł Wołodyjowski, ale co wodzowie uradzili, w to nam nie wchodzić. Nie bez tego też, żeby waszej winy nie było. Musiał tam sapio pokawić. Już ja go znam, rzekł Zagłoba. Temu nie mogę negować, mruknął pod nosem Harłamp. Tu umilkli na chwilę jeno od czasu do czasu spoglądali na się ponuro, bo im się wydawało, że szczęście Rzeczypospolitej psuć się na nowo poczyna, a przecie tak niedawno pełni byli wszyscy ufności i nadziei. Wtem Wołodyjowski rzekł – Pan Kasztelan powraca! I wyszedł z izby. Kasztelan powracał rzeczywiście. Wołodyjowski wybiegł przeciw niemu i zdala dala począł wołać – Mości Kasztelanie! Król szwedzki zgwałcił litewskie wojsko i z ssaku umknął! Jest tu towarzysz listami od pana wojewody Wileńskiego! Dawaj go sam! krzyknął Czarniecki. Gdzie on jest? U mnie! Zaraz go przystawię! Lecz pan Czarniecki tak przyjął do serca wiadomość, że nie chciał czekać jeno natychmiast zeskoczył z kulbaki i wszedł do kwatery Wołodyjowskiego. Porwali się z ław wszyscy widząc go wchodzącego, on zaś ledwie im głową skłonił już rzekł: Proszę o listy! Harłamp podał mu zapieczętowane pismo. Kasztelan poszedł z nim przed okno, bo w chałupie było ciemno i począł je czytać ze zmarszczoną brwią i troską w twarzy. Od czasu do czasu gniew błyskał mu w obliczu. Zalterował się pan Kasztelan, szeptał do skrzetuskiego zagłoba. Obacz, jak mu dzioby poczerniały. Zaraz i szeplenić zacznie, co zawsze czyni, gdy go cholera chwyci. Ten pan Czarniecki skończył czytać. Przez chwilę całą pięścią kręcił brodę i myślał. Na koniec ozwał się dźwiękliwym, niewyraźnym głosem. — A pójdź no tu bliżej, towarzyszu. — Do usług waszej dostojności. — Gadaj prawdę — rzekł z przyciskiem kasztelan. — Bo ta relacja tak misternie haftowana, iż rzeczy dojść nie mogę. — Jeno, gadaj prawdę, nie koloryzuj. — Wojska rozproszone — Nijak nie rozproszone, mości kasztelanie. A ile dni wam potrzeba, byście się znów zebrali? Tu zagłoba szepnął do Skrzetuskiego. — Chcę go, jak to mówią, z mańki zażyć. Lecz Harłan podpowiedział bez wahania: Skoro wojsko nie rozproszone, to mu się zbierać nie trzeba. Prawda jest, że pospolitaków z dwieście koni nie mogliśmy się dorachować, gdym odjeżdżał, których i między poległymi nie było, ale to zwykła rzecz i kamput na tym nie cierpi a nawet pan Hetman ruszył za królem w dobrym porządku. Armat nie straciliście, mówisz, nic? Owszem, straciliśmy cztery, które Szwedzi nie mogąc ich zabrać, zagwoździli. Widzę, że prawdę mówisz. Powiadaj tedy, jako się wszystko odbyło. Incipiam, rzekł Harłamp. Kiedyśmy to ostali sami, postrzegł się nieprzyjaciel i że zawiślańskich wojsk nie masz. Jeno partie i kupy niesforne na ich miejscu. Myśleliśmy, a właściwie mówiąc pan Sapiecha myślał, że na tamtych uderzą i jakie takie posiłki im ekspediował, ale nieznaczne, by siebie nie osłabić. Tymczasem u Szwedów krętanina i szum jakoby w ulu. Pod wieczór poczęli zbliżać się tłumami do Sanu. Byliśmy w kwaterze wojewodzińskiej. Przyjeżdża ten pan Kmicis, który się babiniczem teraz zowie, żołnierz przedni daje znać. A pan Sapiecha właśnie do uczty zasiadał. Na którą się siła szlachcianek aż pod skraśnika Janowana zjeżdżało. Że to pan wojewoda lubi płeć białogłową. I uczty lubi? przerwał Czarniecki. Nie masz mnie przy nim, nie ma go kto do temperancji nakłaniać? przerwał zagłoba. Na to pan Czarniecki. Może prędzej będziesz waść przy nim niż myślisz, zaczniecie się we dwóch temperować. I zwrócił się do Harłampa. Mów dalej! Babinicz wtedy daje znać, a wojewoda na to. Symulują tylko, że chcą następować. Nie przed się wezmą nic. Prędzej powiada, przez Wisłę zechcą się przebierać, ale mam ja na nich oko i wtedy sam nastąpię. Tymczasem powiada, nie psujmy sobie uciechy, żeby nam było dobrze. Poczynamy tedy jeść i pić, a i kapela poczyna rżnąć, sam wojewoda prosi do tańca. Dam ja mu tańce! przerwał za głowa. Cicho waść! rzekł Czarniecki. Wtem znów, przylatując brzegu, że szum okrutny. E, nic to, wojewoda pazia w ucho. Będziesz mi tu lazł. Tańcowaliśmy do świtania, spaliśmy do południa. O południu patrzym, aż już szańce srogie stoją, a na nich ciężkie działa, kartałny. Dają też czasem ognia, a co kula padnie to jak ceber. Jedna taka na nic oko prospruszy. Nie powiadaj konceptów, przerwał Czarniecki, boś nie u hetmana. Harłamp zmieszał się mocno i tak dalej mówił. O południu wyjechał sam wojewoda. Szwedzi zaś pod osłoną owych szańców zaczęli stawiać most. Pracowali do wieczora z wielkim naszym podziwem, bośmy byli tego mniemania, że zbudować go zbudują, ale przejść po nim nie zdołają. Na drugi dzień jeszcze budują. Począł wojewoda sprawiać wojska, bo i sam już myślał, że będzie batalia. Tymczasem most był pozór, a przeszli poniżej przez inny i z boku was zaszli, przerwał Czarniecki. Harłam wytrzeszczył oczy, otworzył usta, przez chwilę milczał zdumiony na koniec rzekł: To wasza dostojność miała już relację? Nie ma co, szepnął Zagłoba. Co wojny tyczy, nasz dziad w lot zgadnie, jakoby właśnie patrzył na sprawę. Mów dalej, rzekł Czarniecki. Przyszedł wieczór. Wojska stały w gotowości, ale z pierwszą gwiazdą znowu była uczta. Tymczasem rano Szwedzi już przeszli przez ów drugi most, który poniżej zbudowali i zaraz nastąpili. Stała od krańca w pana Koszyca, żołnierza dobrego. Ten w nich skoczą mu na pomoc pospolitacy, którzy byli najbliżej, ale kiedy to pluną do nich z armat, w nogi. A pan Koszyc poległ i ludzi jego okrutnie naszarpano. Dopieroż pospolitacy, wpadłszy churmem na obóz, wszystkich pomieszali. Co było w chorągwi, to poszły, ale nie sprawiły nic. Jeszcześmy armaty stracili. Gdyby więcej działy piechoty było przy królu, sroga byłaby klęska, ale szczęściem większa część pieszych regimentów wraz z armatami odpłynęła nocą szmagami, o czym także nikt u nas nie wiedział. Sapio pokawił, z góry wiedziałem! zawołał za głowa. Przejęliśmy korespondencję królewską, rzekł Harłamp, którą szwedzi zronili. Czytali w niej żołnierze, że król do Prus ma iść, by z elektorowskimi nazad wrócić, gdyż pisze, że samymi szwedzkimi siłami nie da sobie rady. – Wiem o tym – odrzekł Czarniecki. – Pan Sapiecha przysłał mi ten list. Po czym mruknął cicho, jakoby sam do siebie, mówiąc – trzeba i nam za nim do Prus. – Dawno to mówię – rzekł Zagłoba. Pan Czarniecki popatrzył nań przez chwilę w zamyśleniu. Nieszczęście rzekł głośno. Bo gdybym ja nadążył pod Sandomierz, wtedy byśmy we dwóch z Hetmanem w żywej nogi nie puścili. Ha! Stało się i nie wróci. Wojna się przedłuży, ale i tak temu najazdowi i najezdnikom śmierć pisania. Nie może inaczej być! zawołali chórem rycerze. I wielka otucha wstąpiła im do serc, choć przed chwilą wątpili. Wtem szepnął coś zagłoba do ucha panu dzierżawcy z wąsoszy, a ów znikł we drzwiach i po chwili wrócił z gąsiorem. Widząc to, Wołodyjowski pochylił się do kolan Kasztelanowi. Łaska byłaby to dla prostaka żołnierza niepowszednia, zaczął. Napiję się z wami chętnie, rzekł Czarniecki. A wiecie dlaczego? Owo dlatego, że nam się pożegnać przyjdzie. Jakże to, zawołał zdumiony Wołodyjowski. Pisze pan za piecha, że flaudańska flaudańska do litewskiego wojska należy i że ją jego dla asysty królowi przysłał, a teraz sam jej będzie potrzebował, zwłaszcza oficerów, bo mu ich brak okrutny. Mój Wołodyjowski, wiesz, ile cię miłuję i ciężko mi się z tobą rozstawać, ale tu jest dla ciebie rozkaz. Wprawdzie pan zapiecha jako człowiek polityczny na moje ręce i do mojej dyskrecji rozkaz przysyła. Mógłbym ci go nie pokazać. Ba, ba, tak mi to miłe... Jakoby mi pan hetman szablę najlepszą złamał, ale właśnie że do mojej dyskrecji przysłano, więc ci rozkaz daję. Masz. A już czyń coś, powinien. Na zdrowie twoje, żołnierzyku. Pan Wołdyowski znów pochylił się do kasztelańskich kolan, wypił, ale tak był strapiony, że słowa przemówić nie mógł. A gdy kasztelan wziął go w objęcia, łzy ciurkiem puściły mu się na żółte wąsiki. Wolejbym poległ. Zawołał żałośnie. Gonić pod tobą wodzu uwielbiony, przywykłem, a tam nie wiadomo, jako będzie. Panie Michale, nie zważaj na rozkaz, rzekł wzruszony Zagłoba. Sam sapiowi odpiszę i uszu mu przystojnie natrę. Lecz pan Michał przede wszystkim był żołnierzem, więc jeszcze się obruszył. Nawać panu wiecznie, stary wolentarz, Siedzi, milczałbyś lepiej, kiedy rzeczy nie rozumiesz, służba? od co? Rzekł Czarniecki.